Dobra, no to lecimy wobec tego z koksem dalej, także wysyłam zapro na 3 plus 1 i gramy. No, na dobry początek. A, już myślałem, że London będzie. A tutaj taki pseudo-London nastąpił. No dobra, to ja przez goniec G7 się tutaj ustawię i zobaczymy, co oponent na to odpowie. Także jakoś tutaj skoczek będzie wprowadzany na E4 prawdopodobnie. Przeciwnik zdecydował się zaproponować wymiankę. No dobra, to ja sobie wymienię. I będę chciał tutaj hetmana wprowadzić do akcji, a być może nawet B5 będę chciał zagrać, żeby B4. Dobra, przeciwnik tutaj słusznie do tematu podszedł, ponieważ przez centrum stara się mnie kontrować. To jest dobre podejście z jego strony. Wobec tego ja, żeby jakoś się odgryźć, to zabiorę mu gońca z G3. Dobra, przeciwnik na długą roszadę chce się tutaj ustawić. No to hetman A5. Wiadomo, o co tutaj chodzi. Okej, no to B5 zgodnie z planem. Otworzę linię B i będzie atak na B2 i przeciwnik będzie płakał. Taki jest generalnie zamysł mój. Dobrze, no trzeba tutaj uważać, bo przeciwnik chce tę pozycję otwierać z tej strony. Już jakieś E6 może chcieć zagrać. W związku z powyższym, tak, zacznę od wybicia. Okej, i wybiję tutaj z a skoczkiem w ogóle zbił, to dosyć dziwna decyzja z jego strony. No chociaż okej, no może to mieć sens, o dziwo, no bo teraz na C6 wisi. Kurczę, no kusi mnie tu zaryzykować, ale zagram na spokojnie, nie będę świrował. Zagram po prostu wieża D8, w razie co sobie tutaj powybijam. A okej, końcówka jest dla mnie spoko, bo tutaj z pionkiem przeciwnik będzie miał problemy. Taki jest przynajmniej mój zamysł. Dobra, więc E6, żeby on E6 nie zagrał. Okej. I teraz król podchodzi do akcji. I co dalej? Dobra, hopsa. I po linii G będzie atak. Aj, bo przeciwnik tu piona mi... Oj, to tego nie wziąłem pod uwagę. No dobra, to muszę się tutaj grzecznie obronić. Nic nie poradzę. No dobra, to straciłem czas. Straciłem czas po prostu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale pierwsza gierka danego dnia to zawsze kiepsko idzie. Nie wiem, czy zauważyliście taką zależność. Ja zauważyłem. Ale pierwsza rozgrzewkowa to zawsze słabo. No dobra, bronię się solidnie, No rozgrzewka, ja wiem, że... No tutaj goniec H6 i Benz, nie? Tylko przeciwnik będzie chciał powtarzać ruchy najzwyczajniej w świecie. Ale tak chciałem sprawdzić, czy będzie powtarzał. Nie powtarza jednak, no dobra. Bo jakby powtarzał, to ja bym wieża D8 zagrał. No wiadomo, że remisu bym nie wziął. Ale w ogóle mam minutę mniej. Gdzie mi tutaj ta minuta uciekła? Dobra, no to teraz zgarniam tego piona. Porząsiu. To wieża C7, nie? I jak on zbije, to ja biję na E5 chyba. Tak, biję na E5, bo wtedy wieża wisi. Ops. A jeszcze z tym skoczkiem będzie gość miał problemy. Dobra, no to Benz. Skoczek jest wyłączony z akcji, idę pionami teraz. I tak de facto gramy pionkówkę teraz. No bo on kompletnie gra bez skoczka, nie? Więc tutaj nic nie wyczaruje gość. Dobra, i ja idę tu moimi pionami. On nic nie zrobi. A piona H sobie zgarnę zawsze gładko. Dobra, bicie, hop. I podchodzę królem pod piona. Takie połączenie dwóch pionów jest bardzo, bardzo potężne, bo król nic nie jest w stanie zrobić. Kiedy te piony są takie połączone, no to on nie ma jak przejść, a też one wspierają się wzajemnie, także oponent nie jest w stanie nic tutaj wyczarować. No dobra, także pod kontrolą było. Szachermacher i mat będzie.
O, jeszcze mat pionkiem w pierwszej giereczce. Dobrze, dobrze, no to zaczęło się niewinnie, ale z delikatnymi, można powiedzieć, problemami, ale wszystko wyszło na prosto. No dobra, to co? Przyspieszonego smoka dawno chyba nie było, także jak przyspieszony smok pojawi się taka możliwość, to nie omieszkam skorzystać. Dobra, B5. Okej, i goniec B7. I będę chciał zająć centrum po prostu. Gdzie strzał? No tam ustrzelony przeciwnik nie został, tam od początku do końca było dobrze. Pod kontrolą wszystko, także nic specjalnego. No dobra, okej, przeciwnik chce zajmować centrum, ale nie może zajmować centrum. Nie może zajmować centrum, gdyż pionka E4 straci, więc ja w ogóle sam C4 zagram. No dobra, póki co mi nie pozwala, to zagram najpierw wieża D8, wiadomo o co chodzi, są już przeciągi po linii D. No dobra, C4 zagrać cały czas nie mogę, to zrobię tę roszadę. Choć nie jestem tak w 100% fanem tej struktury, ale powinno być okej, myślę. Zagram sobie w dalszej perspektywie jakąś F6. Dobra, przeciwnik tutaj jakąś konterkę będzie chciał tworzyć. Ale to ja otwieram pozycję. Ja otwieram pozycję, bo jeżeli przeciwnik będzie zainteresowany atakiem na mojego króla, no to ja z drugiej strony muszę wytworzyć jakąś kontrę, bo inaczej mnie po prostu zajedzie. No dobra. To A5. Okej, i hetman B6. W razie co tutaj zawsze gońcem wybijam, a chcę zagrać goniec A6, więc tutaj naprawdę elegancko się rozpędzam na drugim skrzydle, a skoczka tego z E8 wprowadzę na B5, myślę. Myślę, że będzie to całkiem spoko. A tutaj jeszcze teraz dopiero zauważyłem, że figurę zdobywam. Okay. Miły prezent, bo on tę wieżę tak niefortunnie ustawił, nie? O kurczę, jednak nie zdobywam. Kurczę, jednak nie zdobywam, bo goniec B trzyma. Ajajaj. Ale niespodzianka, niespodzianka, proszę państwa. Co ja zrobię teraz? Zbiję. Nie, nie zbiję. Szkoda tego skoczka, szkoda skoczka. Zagram D4. Przesłaniam. Chcę zdobyć gońca i będę miał jeszcze skoczek D3 groźbę. Więc albo wyjdę super. Zdobywam tu fi. Nie, skoczek E4 nie mogę, bo wieża. Kurczę. Ale będę miał wolnego zaawansowanego pionka, więc i tak jest okej, okay, nie? Oj, to widły. Widły, panie kolego. Widły to ja widzę, David Farmer. Ale no, kurczę, to B3 chyba od razu powinienem zagrać, albo najpierw zbicie na D4 i później B3 zagrać coś w ten deseń. Co ty jesz, że przez 100 gier nic nie przeoczysz? No przeoczyłem przecież, przegrałem jedną, nie? I co? Szachermacher! No tu jedynie na skoczka G5 muszę patrzeć, nie? I żeby wieży nie podstawić. Dobra. W sumie dla pewności goniec D3 mogłem zagrać. To by było takie, wiecie, turbo perfekcyjne, dokładne. Ale no okej, pozycja jest kompletnie wygrana, także w porządku. Jakby uciekł na C2, to byś nie mógł wejść skoczkiem na D3? Tak, no to jasne. Dobra, to goniec D3 i tego piona będę promował, nie? Skoczek G5 i tak może? No tak, może, ale to nie ma żadnej groźby, bo ja nie muszę skoczka bić, co nie? Najlepsza obrona to atak? Ja wiem, coś to słyszałem na ten temat, coś to słyszałem na ten temat. A, jakaś tutaj ofiara będzie przeprowadzana. No dobra, ale to bije tak czy siak.
po co innego. Nie, no bo zawsze Hetmana tutaj cofnę, nie? A, 30 sekund. A dobra, już nie będę kombinował. Zagram hop, zagram hop. I w razie co Hetmana mam tutaj. No bo jakość więcej, to już nie chciałem tak przekombinowywać. Okej. Okej. No dobra, to z dwoma Hetmanami powinienem sobie poradzić, myślę. Powinno być okej. 20 sekund, czasu jest dużo, także na spokojnie. Okej. No i co? Benz. No, dobra. Ja tu się zastanawiam, jak matować, a się podam. Dobra, czekajcie na moment, zastopuję zegar, bo jednej rzeczy zapomniałem zrobić. Też nie wiem, czy mi się nie skraszuje, jak włączę. A, dobra, zobaczymy. Czescom live. Dobra, nie skraszowało, no to git. Announce. Okay. Oops, enter. Posz, dobra, git. Dobra, to możemy lecieć dalej i zmieniam na 126. Okej, dobra. D4. Przez 7 godzin nie było grane to, co zazwyczaj gram. To zobaczymy, czy nie zapomniałem. Dobra. Kiedy są polczampy? Wykrzyknik. Tam masz wszystko napisane. 21-28 marca. Cały czas nawalasz w szachy, czyli zostałeś wciągnięty do ekipy. Dobrze, dobrze. Będą jakieś gry z widzami w najbliższym czasie? W najbliższym czasie nie, bo speedruna robię. Nie, nie próbowałem szewczyka. Ktoś ci powiedział, że masz kalkulator w głowie? Czyli tak to jakiś kiepski. Znaczy, abahachi umiejętności matematyczne zazwyczaj, jak ktoś dobrze myśli w szachach, to i dobrze myśli w matematyce, ale to nie jest tak, że jak będziesz się uczył szachów, to też będziesz umiał matematykę. Tylko to jest bardziej na zasadzie, że też będzie ci łatwo się tego uczyć. Ale z automatu to ci to do głowy nie wskoczy, tak? Goniec G4. Nie wiem, dokąd ten goniec zmierza, więc ja podejdę tak klasycznie do tematu bardzo. Czyli wybitka. I teraz będę dalej chciał atakować na skrzydle królewskim. I też po linii F będę tutaj oponentowi życie starał się utrudniać w stopniu znacznym. No więc wieża F4, wieża F1. Dużo figur w akcji. To zawsze lepiej się atakuje, hopsa, skoczek G3 i figury wkraczają do akcji. Dobra, oponent chce wymieniać. Proszę uprzejmie, jestem w stanie się na tę wymianę zgodzić, ponieważ teraz mój skoczek super hiperaktywnie wskakuje na F5, z dalszą ofiarą może nawet na G7, albo chociażby wieża G4, na pewno będzie u przeciwnika niedobrze. Także duża przewaga na skrzydle królewskim. Kolejny trening z Guciem jutro w czwartek, 11 marca, na 20.10 jesteśmy umówieni. Dobra. Tak prosto. I wieża G4. Mhm.
Dobra. No to wieża G4, zgodnie z planem. Słowo się rzekło. Jak hetmanem wróci się na E7, to hyc widły. No chyba, że odejdzie na H8, to mata dostanie, więc skasowałem pre-move'a, no ale... No to dobrze, skasowałem pre-move'a. Okej. Okay. No, oj! Ojejoj, upuszczony został pionek. No dobra, no to od biedy w ostateczności mogę zagrać atak królewsko-indyjski. Nie ma problemu. Też jest debiut. Heksen, wiesz co, nie do końca chyba rozumiem. Wtyczki, które pokazują ruchy na czeskomie? Znaczy najbardziej to miałem ból tyłka, wiecie o jakie nagranie szachowe? Jak jakiś chłop wrzucił po prostu minutowe nagranie podpisane Gambit Sandomierski, gdzie tam skoczek wybija po prostu trzy figury, nie? I wraca na pozycję wyjściową i tam 100 czy 200 tysięcy wyświetleń, nie? A ja tak sobie myślę, Boże święty, ja tu się produkuję coś tam, nie? A tutaj Benz. Ale co zabawne jest najbardziej, to to, że najpopularniejszym nagraniem na moim kanale YouTube'owym jest nieszachowe nagranie. To jest nagranie o szachach dla czterech osób. Czajcie to? Gdzie sens, gdzie logika? No Heksen, no to... Cóż... Cóż poradzisz, jak nic nie poradzisz, nie? No dobra, nie, figura... Ale generalnie te algorytmy, muszę przyznać, że okrutne są, bo... praktycznie... Nie wiem, tam jak patrzyłem sobie ostatnio statystyki, to miałem może tam z 10% wyświetleń z subskrypcji, ze subskrybentów. Także no, wszystko teraz po prostu algorytm, nie? Okej, okay. No dobra. Bo ludzie nie lubią rzeczy normalnych? Nie, no bez przesady. Na przykład bardzo też popularne nagrania na moim kanale na YouTubie to są treningi z Guciem, mecz z Nemsko. Także te sensowne nagrania też dosyć popularne, ale faktem jest, że najpopularniejsze jest nieszachowe nagranie. Okej. Okay. Tak prosto, prymitywnie wręcz. Po prostu chcę wziąć pionka. I co pan na to powie? Okej, okay, to już się osłabił, to jest fajnie. A skoczek się tutaj zaktywizował. Także jest okejka. Dobra. No i teraz co? Kwestia tam jakiegoś mata wyczarować, nie? Jakieś tutaj poświęcenie na F6 już myślę, że siądzie. Wieża F6? Po prostu? Najprościej jak się da. Później cyk cyk. Król goły. Okej. Okay. Tego nie było w moim planie, muszę przyznać. Bez bicia. Tego ja nie widział. No dobra, to trzeba uważać. Ale jest okej, okay, no król goły tak czy siak, nie? Rząsiu, zgarniam. Wieża F8 on nie ma, bo tutaj dostanie. Goniec H7. A no właśnie. No dobra. Taktyka. Najpierw podstawiłem, ale później zyskałem na taktyce. Wszystko na taktyce. Zbijałem ranking do rankingu 100. Minimalny ranking, jaki można mieć na czeskomie, to jest ranking 100. Dobra, no to hops. Dobrze, król G3. Aktywizacja, nie?
Proste szachy, proste szachy, proszę państwa. Po prostu pójdę pionem H do pola przemiany i elo. Co ja tutaj kombinuję, jakieś dzikie węże? Jak można po prostu maszerować? Okej, okay, idę dalej. No też piony mogę pozjadać. Do wyboru, do koloru. Okej, okay. No to idę dalej. I mat? Przy dobrych wiatrach? No, eny. Dobra, niech będzie tak. Kiedy będziesz grał skomplikowane szachy? Panie, ja ciągle przecież te same szachy gram. Tak samo skomplikowane. Dobra. No to D4. D4. Dzisiaj dobrze D4 siada, to lecimy klasyką. Czy Piwocki? Ja polecam oczywiście przyspieszonego smoka na mój ulubiony debiut. Także polecam, krótko mówiąc. Ale tak na dobrą sprawę to po prostu wybierz, co ci najbardziej pasuje, wiesz? Czyli pograj sobie różne warianty i zobaczysz, który ci najbardziej będzie pasował. Polecasz jakieś materialne szachy do 150 zł? Znaczy, no, wygooglaj sobie jakiś sklep szachowy, zobacz, które najładniej wyglądają i takie wybierz. Ja mam takie. No dobra, tutaj zgarnąć jeszcze nie mogę. No to roszadka, zabezpieczenie króla zawsze spoko, nie? Obraz ze ściany zdjąłeś? Nie no, jaki obraz? No to szachownica turniejowa. No a bahaci. Ja chcę, żeby wiesz, ludzie mnie oglądali dla tego, co pokazuję, a nie dla minecraftowych szachów. Dobra, dobra, żeby problemów z czasem nie było, ale lecimy. Znaczy wiesz co, Deusik, mi się matowanie gońcem i skoczkiem nigdy w karierze nie zdarzyło, to bardzo rzadko spotykane. Ale to jest takie ubezpieczenie, żeby siary nie było na turnieju, jak ci się zdarzy i nie będziesz umiał zamatować. A dwa, że jak to się ćwiczy, to dobrze się ogarnia współpracę figur. Bo tam trzeba naprawdę na tip-top współpracować tym gońcem i skoczkiem, żeby króla przeciwnego zamatować. No, Baturu, to dużo takich przypadków się zdarzyło już w historii. Ja też, znaczy ja w takim sensie, że na drużynowych zawodach, tam, nie wiem, to było chyba jakiś 2011 rok czy coś takiego, kolega z drużyny nie umiał gońcem i skoczkiem zamatować i przez to meczu nie wygraliśmy, nie? Także przezorny, ubezpieczony. Na widły muszę uważać. Ale dobra, to aktywizacja. Jeszcze goniec tutaj podwisa. Zaraz jakaś czwórka. Przeganiam oponenta. No naprawdę solidna presja jest tutaj. I wszystkie figury w grze. To mi się zawsze niesamowicie podoba. Jak wszystkie figury są w akcji. Okej. Okay. Czemu widzowie nie odpowiadacie, jak wiecie? Mówiłem wcześniej. Powiedzcie, koledzy. W czwartek, jutro. Jutro o 20:10 trening będzie z Guciem.
Ale nie oszukuj, jaka 20:30? 20:10. No dobra. No to cóż, jakość więcej na czysto. No i teraz kwestia, żeby tutaj docisnąć przeciwnika, nie? Jedyne, na co muszę uważać, żeby mata na pierwszej linii nie podstawić, ale ogólnie wszystko jest tutaj pod całkowitą kontrolą, więc Benz, wjeżdżam do akcji, dalej wjeżdżam do akcji, zbiję, zagram wieża C8 i w końcówce już gładka realizacja, nie? Radus, no według mnie warto, no bo jeżeli Guciowi to pomogło, to dlaczego tobie by nie miało pomóc? Chyba, że jesteś już po prostu bardziej zaawansowany i to, co tam na tych treningach było, to już wiesz, no to wtedy nie ma sensu, żebyś to sobie przerabiał. Dobra, nie wiem, co tu oponent chce, ale ja idę po prostu pionem. No dobrze, dobrze, proszę państwa. To się tutaj rozpędziłem. D4 siada gładko. O! No dobra! To będzie London. To będzie London. Niechcąco wyszedł London, proszę państwa. Nie chciałem tego, ale mi skliknąłem. Także tylko w takim przypadku gram Londona. Jedyna możliwość, żebym zagrał Londona z własnej woli. Co? No dobra, przyznam, że nie do końca rozumiem zamysł oponenta, bo mnie uczono rozwijać figury. No tak nie wiem, może kreatywnie po prostu gra, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jest linia E, więc tutaj już jak... No nie no, w mojej ocenie przeciwnik tutaj świruje za bardzo, ponieważ ma króla na środku szachownicy. A coś tutaj kombinuje. Także no takie machinacje zawsze się kończą tragicznie. Więc to nie polecam po prostu. Po prostu nie polecam, widzowie. Solidne szachy. Solidne szachy. Wprowadzić figury do akcji i będzie dobrze. Nie wprowadzasz figur do akcji, jest źle. Pierwszy trening z Guciem. To od tego zacząłem. Wyprowadzać figury. Takie proste, a tak mało szachistów to stosuje, naprawdę. Nie trzeba naprawdę być jakimś turbo szachistą, ogarniać debiuty i tak dalej. Wystarczy wprowadzić figury do akcji i już jesteś lepszy niż 70% szachistów, naprawdę. Skoczek na skraju, nie czuję się jak w raju, proste. Szybki kurs smoka. Znaczy, na kanale Czeskom Polska jest bardzo fajne nagranie o przyspieszonym smoku mojego autorstwa. Jest też artykuł, wykrzyknik blok 2 o przyspieszonym smoku, także do wyboru do koloru masz. Dobra, no i co teraz? No, roszadę zrobię, choć to często dosyć ryzykowne. Taką strukturę już widzieliśmy, nie? Ale no właśnie, przepuść... Oj, duży błąd z mojej strony, bardzo duży błąd z mojej strony teraz nastąpił. Ponieważ tutaj atak przeciwnika naprawdę będzie się solidnie rozwijał. To gruby błąd nastąpił. I teraz problemy są. O. Dobra. Jest... Czasem trzeba, wiecie, w ciężkiej pozycji zamiast się bronić, lepiej jest skontrować. Najczęściej pasywna obrona to zła obrona. Także poświęciłem figurę, ale przeciwnik ma tutaj problemy z rozwojem, więc myślę, że rekompensatę uda mi się tutaj uzyskać jakąś. No czy pełną? Szczerze wątpię. Ale jakąś. Tylko teraz muszę na szybkości, nie? Podejść do tematu. No tam F5. Sam powinienem zagrać F5 bądź F6. A
za wolno zagrałem i mnie pokarało, tak? No to wydaje mi się, że przeciwnik przesadził trochę. Benz. No chyba nic tu nie ma, nie? Przynajmniej ja nie widzę. Tutaj tego hetmana tak optymistycznie... Ale widzicie, po raz kolejny. No niech by sobie rozwinął te figury. Niech by sobie wprowadził te figury do akcji i byłoby dobrze, tak? A nie wyprowadził? Jest źle. Nie narzekam w tej pozycji. No zbiję. Okej. Jakaś wieża na dwójkę wejdzie. Powinno być w porządku. Aktywniejsze teraz figury, o dziwo, mam. Oj, niebronione figury giną. Niebronione figury giną, proszę państwa. Także Dawid Farmer znowu z widłami tutaj wjechał. Ops. No dobra, to już jest figura więcej, bo wcześniej oddałem tę figurę, teraz ją odzyskałem. Co zrobić, jak ktoś na początku rusza się tylko pionami? No to samo. Walcz o centrum, rozwiń lekkie figury, zabezpiecz króla, rusz pionami, zniszcz przeciwnika. W telegraficznym skrócie. Ulubione jedzenie? Darmowe. Nie, no to nie mam jakiejś, że specjalnie jakąś kuchnię wybitnie uwielbiam. Nie mam nic takiego. Ohohohoho! Miodzio. Krewetki i szampan, dokładnie, ale pod warunkiem, że darmowe. Pod warunkiem, że darmowe. Grand Prix Git na 1200 elo? Tak, tak. Na 1200 elo to cokolwiek jest Git, ale Grand Prix jest jak najbardziej okej. Okay. Nawet kurs ataku Grand Prix zrobiłem. Dobra, wezmę tego piona. Niech tak będzie. No i teraz muszę uważać, bo tutaj te różne nieprzyjemne ofiary wchodzą często. Okej. Okay. Dobra, zagram skoczek H6. Chociaż... Oj, skoczek E5 mogłem grać. Dobra, to... Skipściłem sprawę. Ale dobra, to co się odwlecze, to nie ucieczę, prawda? Jak grać przeciwko kamiennej ścianie? No jak? Ja polecam klasycznie przez G3, goniec G2. Nie masz bezpiecznego króla, powinieneś wyjść ok. Ja tak gram w każdym razie. No dobra, to chyba pionek więcej na czysto wyszedł, nie? Czemu nie grałeś pionka E6? Bo koń B5. Hetmana nie mogłeś brać? No nie mogłem, bo szach był. A jak jestem zaszachowany, to muszę króla zabezpieczyć. Takie są reguły na szachownicy. No. Warto kochać widzów, czy są niewdzięczni? No wiesz, są widzowie tacy i tacy. Ale większość jest spoko, bardzo widzów. Nawet powiem więcej, zdecydowana większość. No dobra, a szóstka? Mam na YouTubie. Wykrzyknik YT wpisz sobie na czacie. Na YouTubie mam nagranie o włoskiej. A wprowadzę sobie wieżę do akcji. Zawsze jakaś kolejna figura aktywna, nie? Co myślisz o partii hiszpańskiej? Że bardzo spoko debiut, ale też bardzo złożony debiut. To musisz mieć na uwadze, jeżeli chcesz grać. No, powiem wam, że tymi skoczkami przycisnął mnie. Oj, tu po skoczek D5 mam kłopoty. Kurczę, tu chłopy coś grają już, nie?
żebym Hitmana nie stracił w ogóle. Dobra, oddam tę jakość i tyle. A, ja mam minutę 17, ojej, oj. No przegrana jest. No dobra, mówi się trudno, żyje się dalej. Ale najgorzej, że... O, wideo nie zrobił. No dobra, to jestem w grze. Bo jakby te widły mi wlepił, to po mnie. Po zawodach już by było. Znaczy, no po mnie. Dwie jakości mniej i pionka bym miał. No, jeszcze bym powalczył. Choć obiektywnie przegrana by była, wiadomo. No dobra. Oj, na B5 mogłem lepiej odejść. No właśnie. Bo teraz on tu z atakiem sobie wjechał. Chociaż trochę go zbejtowałem, nie? Trochę go zbejtowałem teraz. Dostrzegam potencjał taktyczny w tej sytuacji. Ale to jest nauczka, nie? Że trzeba czujność zachowywać cały czas. Jedna jakaś niedokładność i może być po tobie. No dobra, wezmę. I teraz bylebym tego Hetmana nie podstawił, nie? Dobra, bronię co mogę. Okej, to jak skoczka na E5 wstawię, to już będzie gites. Sekund. A jestem wolny. Więc muszę uważać. Podwójnie. No koń G4, nie? Oj, no nie sądziłem, że on piona podda. No dobra. Okej, czyli po prostu szybciej muszę. Szybciej muszę, bo jak się tam zastanawiam, to później pod presją czasu dziwne decyzje są podejmowane, nie? Także na szybkości. Trzeba. Ale nie no, tamto ustrzelony został pon. Czemu nie zbiłem? Nie wiem, o którym momencie mówisz, tak po prawdzie. Musisz mieć podzielną uwagę. Ach, nie ma w życiu ani jednej rzeczy, którą muszę. No dobra, ja tu zajmuję centrum. Już się czaję na jakąś czwórkę. Jest tu potencjał. Nie muszę. Jak nie będę chciał, to kto mnie zmusi? Dobra, no to C6. W porządku, schodzę tutaj i wieża D8 jakaś wejdzie. Okej, no to ja tego skoczka bym chciał, znaczy tym gońcem bym się chciał zainteresować. Jak przegrałeś tą jedną gierkę? No podwaliłem dwie wieże i przegrałem, no co poradzisz. Okej, no to biję. Zgodnie z zamysłem. I teraz też zgodnie z zamysłem wieża D8. Już mam parę gońców. Pozycja się pomału otwiera, także zmierza to w naprawdę bardzo dobrym kierunku dla mnie. Choć oponent takie ma bardzo mierne podejście.
Tak bardzo, bardzo zachowawczo gra tę pozycję. Więc nudy. No ale dobra. Skajmy się. Mogłem w sumie wybijać od razu na F5. Może niepotrzebnie zwlekałem. Bo chciałem generalnie wybić ten i później wybić na C3, nie? Bo on teraz na E5, ja biję na F5, on hetman F5, goniec bije C3 i wtedy on ma te piony popsute. No chyba ofiara piona ma sens, ale zobaczymy. Okej. Okay. No to wezmę. Aha, i teraz okej. Okay. No to właśnie. No to właśnie, przeoczone z mojej strony. No ale w porządku, i tak jest presja. Jakieś skoczki G4 i te sprawy. Hops, koń G4, hetman G5, hetman H5. Jest atak, jest presja na oponencie. Także jest dobrze. Dobra. No to jeszcze wieża się przyda. Zawsze wszystkie figury do akcji. Jaka jest przewaga czeskom nad liczes? Na czeskom jest więcej fajnych rzeczy. No i im mi się bardziej wizualnie podoba. Nie wiem. To taka subiektywna przewaga. Jak dostajesz 8-9 elo, to oponent traci tyle samo? Tak, chyba że ma nowe konto, to jak ktoś ma nowe konto, to ma większe te wahania rankingu. Okej. No to bend, coś tutaj już widzę, że się będzie pojawiało ciekawego. Nie no, goni C3, hetman E3 i tam matowanko. Jak król F1 to mat, a jak król H1, hetman G3, hetman H2 mat, tak? Więc to prosta sprawa. No i zobaczymy, jak się oponent będzie bronił. Aha. No dobra. Czyli jeszcze mnie zachęcił. Masz, hopie. Dla pewności, zbij. I cyk, nie ma obrony przed matem. A w sumie mogłem szybciej! Mogłem szybciej. Nie, w sumie ta sama szybkość. Tyle samo ruchów. No dobra. Więc jest okej. Nie, nie, cały czas tyle samo dostaję za wygrywanie. No, im wyższy ranking przeciwnika, tym ciutkę więcej, ale w większości partii po 8 oczek dostaję. Jezu, i ruch przed matem będzie. Aha, tak o jeszcze może. No dobra, no to poprawię się, poprawię się. Dla pewności. Dobra, lecimy dalej. Nie, fajna taktyka, także bum. Dobra, D4. Zażalenie za zbanowanie konta? Okej. Okay. O, ciekawe czy jakiś widz. Dobra, ja tutaj klasycznie podchodzę do tematu, rozwijam się. Okej, odejdę, zobaczymy co oponent na to. No to ja E4, ja poświęcam tego pionka z przyjemnością. Wiadomo o co chodzi. Dobra, hops. I przestawiam skoczka na E4 i później tymi słabymi czarnymi polami jestem zainteresowany. B4 się nie... Oj, to błąd. Chyba, że on krótką roszadę chce zrobić, ale wtedy to od razu H4 dostanie. Ale skoczek D6 i klops. A teraz nie bardzo nawet może cofać, bo wtedy tutaj. Oj. No to... Powiem tak, no nie ma prawa się, nie ma prawa, żeby to się zgadzało. Nie ma absolutnie ani promyka szansy, że to ma sens logiczny. No bije. Nie, z takim królem nie ma opcji. Nie ma opcji. Nawet końcówka niedobra. Też na D4 nie chcę stracić. Nie chcę stracić na D4, więc zrobię taki myczek. Wisi wieża i później hetman H5 i tu będę chciał matować. Myślę, że gituwa plan. A nawet długą roszadę zrobię.
jeżeli on zgarnie na D4. Zrobię długą roszadę i tutaj wieżą po linii D. Także wydaje mi się, że to powinno być pozamiatane w tym momencie. Pełna agresja z mojej strony nastąpiła, pełna agresja. Boski Nikola, ale odpowiedziałem przecież, to po co jeszcze raz pytasz? No to jest klasyka, nie? W sensie, jeżeli chcecie grać tak ostre debiuty, to naprawdę trzeba to mieć dobrze przygotowane. Bo jeżeli tutaj toczka w toczkę nie wiesz, co masz grać, no to jest po tobie, nie? A to Boski Niko może sobie cofnąć z streama. Cisek, to często tak jest. Często tak jest, że dopiero jak przestawisz dany ruch, to nie, widzisz konsekwencje tego ruchu i dlatego po ruchu się dużo widzi. Też często jest tak, że jak jest turniej i zawodnicy grają, to zawodnicy nic nie widzą, a kibice, co na luzaku sobie stoją obok i komentują, no to widzą wszystko, co nie? To też jest takie dosyć typowe. No dobra, no to I think it's mate, my friend. Wieża G7 mat, goniec G7 mat. Dobrze jest. Ale dobra partia, naprawdę dobra gierka tutaj była, no, z mojej strony. Naprawdę dobra gierka nastąpiła. Dobra, zagram przez E6, dawno nie grałem Tajmanowa. Nie, no, tam fajnie, fajnie, poświęciłem tego, ładnie zagrałem. Ale analizowało się trochę te pozycje, także tam wiem, o co chodzi, dobrze. Ale ty skromny jesteś, ja nigdy nie mówiłem, że jestem skromny. A nawet wręcz zawsze mówię, że jestem nieskromny. No dobra, nie wiem, co tu poeta ma na myśli, więc gram swoje. I pionem E4 jestem zainteresowany i klasyczny skoczek A5, skoczek C4. Ja zawsze powtarzam, lepiej być zbyt pewnym siebie, niż za mało pewnym siebie. Taka jest moja dewiza. Myślisz, że 200 winów będzie na luzie przy Elo 2000? Znaczy, musi być. Musi być, bo jak nie będzie, to nie zrobię tego rankingu przecież. No dobra, ja się chyba nie boję tam niczego, więc gram swoje. Pionka z przyjemnością poświęcam na D6 za parę gońców. A to jest druga sprawa, że błyskawicznie go odzyskam. Ale nawet jakbym nie odzyskał, to i tak bym był zadowolony. Okej. Dobra, biorę. Proste szachy i wisi jeszcze skoczek, nie? Bije od razu. Żeby A4 nie miał. Ależ defensywa. Pamiętajcie, pasywna obrona to zła obrona, bo ja zagram wieżę A4. Tak czy siak zagram wieżę A4. Proste szachy, no nie wyczymie. No tak, no ale proste szachy, no przecież ja nic niezwykłego nie robię. Solidne ruchy, do przodu, poprawianie pozycji, jest coraz lepsza sytuacja. Bo niektórzy mają tak, że kombinują bardzo. Że się starają coś tam turbo niesamowitego wymyślić, a tutaj chodzi o to, że właśnie solidnie, do przodu, jest git. No dobra, dwa piony więcej to powinno być gładko. Tylko na czas muszę uważać, nie? Żebym się znowu nie zagapił coś. Ale powinno być okej. Okay. Ja z przyjemnością oddam pionka B5, jeżeli wjadę na dwójkę. Ponieważ ja będę mógł się łatwo obronić, bo piona F zgarnę.
Piona F zgarnę i mam na F5 zabezpieczone. I matowanie. Dobrze. Jest 1600, proszę państwa. Najsik. Błyskawicznie tutaj zostały wbite wile. Kurde, w sumie w godzinę prawie, ale dobra. No ale 10 gierek, nie? Bez zawahania, ani na moment. Nie no, trochę się tam zawahałem w tym momencie, ale dobra. Jest okej, okay. Jest okej. Okay. Dobra. No i znowu. Roszada, proste szachy, rozwój, centrum zajęte, do przodu i niech się oponent tłumaczy. Porząsiu. I teraz zobaczcie, centrum mam przepiękne wręcz, można powiedzieć, a jeszcze zaraz zagram A3, B4. Tak typowo dosyć. A3, B4. W razie co tu sobie odbiję od razu. No i jaka ściana tych pionów, no nie do ruszenia, prawda? Także oponent będzie płakał, to z pewnością, tylko pytanie co zrobić, żeby płakał najbardziej. Dobra, ponownie, proste szachy. Wieże jeszcze nie grają, więc trzeba te wieże wprowadzić do gry. Okej, okay, odszedł tym skoczkiem, czyli co, F5 chce zagrać. No ale ja jestem bardzo złośliwy, wiecie? Więc G4. Fire Art, nie pamiętam. Nie pamiętam, to było tak dawno temu, że za nic nie pamiętam. Już. Jak to było? Jaki tam bilans był? No dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. W sumie czarne pola dosyć tutaj osłabiłem. No są plusy, są minusy tego co ja tutaj pograłem. Ale dobra, jakaś F4 siądzie. No myślę, że... A, tylko ja piona oddałem? Nie, dobrze, dobrze. Coś mi się uroił, że piona mniej mam, ale nie wiem czemu. Jak się dzisiaj czujesz? Raczej gites. No dobra, zgodnie z planem. On goniec H6 ma ruch, nie? Zobaczymy, czy znajdzie. I piona D6 będę też cały czas chciał atakować. Skoczkę oddałeś? W sensie? No ale skoczka oddałem i dostałem skoczka w zamian, więc to wymiana była. Bitka. Oj, żebym tu hetmana nie podstawił, trzeba uważać. Ale póki co nic nie ma, jeżeli dobrze widzę, ale muszę ten motyw mieć na radarze. Nie no, widzowie, to tak nie działa, że powiesz, poopowiadaj jakieś historie. No jak jakaś historia ciekawa mi się przypomni, to opowiem, ale tak na zawołanie to... Rady. No dobra, no jest figura więcej, nie? Gonię C6, wieża F7. Dobra, jest gites, myślę. Więc... I hops. Muszę uważać tutaj jeszcze, bo różnopolowe... Oj, to się... Przeoczył przeciwnik. Jaki był twój pierwszy wywiad, który przeprowadzałeś? Przeprowadzałem jakiś wywiad? Znaczy nie, no szczerze to ja sobie nie przypominam, żebym jakieś wywiady przeprowadzał w ogóle. Chociaż w sumie fajnie by było zrobić jakąś serię, nie? Na przykład z jakimiś arcymistrzami czy coś. Dobra, przyspieszony smok! To już oponent nie wie, że już jest niedobrze. On jeszcze nie wie. Jaki ustawić timer przeciwko botowi? Żaden. Bo boty grają z automatu, więc nie warto, żebyś timer ustawiał, bo nierówna walka będzie.
No dobra, to klasycznie. Jak przeciwnik na skrzydle coś świruje, to ja kontruję przez centrum. A jak ustawić? No to masz taki ten przycisk, czas. Musiałbym zobaczyć, ale... Tam jak tworzysz wyzwanie, to jest opcja. Jakie... Ile najwięcej elo miałeś? 2587 na czeskomy. Nic mi nie wiadomo o żadnym rekordzie. To jest, ktoś to sprawdza jeszcze? Znaczy wiecie co, ja generalnie w ogóle się nie interesuję tym, co się dzieje na świecie. Bo tak wychodzę z założenia, że są lepsze rzeczy do roboty. Mi się wydawało, że już się ludzie raczej nie przejmują za bardzo. Jaką masz aplikację szachową? Skoma. Ale tam mam jeszcze jakąś... Follow Chess chyba jest taka też fajna, pamiętam, w wakacje sobie zawsze korzystam. Do śledzenia turniejów. Nie, na komórce nie gryłem. Jak gryłem, to wolę na kompie. Jak zapamiętać nazwy partii typu sycylijska, włoska, debiuty, różne gambity? No mnie nie pytaj, bo ja nie pamiętam. Ciągle przychodzi wica. Co myślisz o gambicie jakimś tam? Ja mówię, kurde, pierwsze słyszę, nawet nie wiem jak to leci. Nie wiem, według mnie nazewnictwo to tam do książek to jest przydatne. Jak piszesz encyklopedię, to jest przydatne, a tak praktycznie to ci utrudnia życie. Goniec nie ma gdzie A, może tutaj, ale wtedy szach nieprzyjemny, będzie się musiał wracać. Okej. Widły i wieża F2 wjeżdża. To muszą być ogromne tarapaty. A, zbił. Okej. To tak czy siak to samo. W sumie chyba niezbyt tu jest się nad czym zastanawiać z jego perspektywy. A dobra, to nie będę tutaj kombinował. Najprościej jak się da zagram. I po prostu zagram goniec G4, wieża C8. Skuteczne szachy, skuteczne szachy. Wolisz grać w szachy online czy tradycyjnie? Wiesz co, to zależy w sumie. Tak brzmi odpowiedź. Bo tradycyjnie ogólnie rzecz biorąc jest fajniej, jak widzisz przeciwnika, są większe emocje i te sprawy. Ale wiąże się to z naprawdę niemałymi wydatkami, nie? Plusy są minusy, jak zwykle. No, Bobero, ale ja tak, ja już tłumaczyłem, to tak nie działa, że weź zażartuj coś. To jak mi się jakiś żart przypomni, to opowiem, nie? Ale to tak nie działa. Jest związanko oczywiście, więc nic mi tu nie zrobi. I będzie goniec zgarniany po prostu. Znasz GM-a Marcela Kanarka? Tak na cześć to znam, ale jakimiś kumplami nie jesteśmy. Dobra, go next. Okej, dobra, no to jakoś to idzie, nie? Ale widać, że te partie na 1600 już znacznie więcej sensu mają w porównaniu do tych poprzednich. Znacząca jest różnica. Frej Tajfan, zobacz opis kanału.
Nie wysyłajcie mi w czasie streama prywatnych wiadomości, jaki to ma sens. Dobry w szkole z matwy byłeś? No, coś tam ogarniałem. Jak zaczęła się twoja przygoda z szachami? A to jest ciekawa akurat sprawa, bo w podstawówce jak byłem, to strasznie tam wolno nauka szła. Nudy generalnie rzecz biorąc były na lekcjach, więc no mi się nudziło, więc gadałem. No i tam wszystkie nauczycielki na to narzekały, że Dawid gada i przeszkadza. I na którejś wywiadówce, jak tam jak zwykle zbierałem opiernicz, to przyszedł gość i powiedział, że zakłada kółko szachowe w szkole i że można swoje dzieci zapisywać. No i moja mama stwierdziła, że zapisze mnie na te szachy, to może te szachy mnie uspokoją i nie będę tak przeszkadzał. Nie zadziałało, dalej przeszkadzałem, bo mi się nudziło dalej, ale za to się zajarałem szachami. Jaki kurs polecisz do nauki gry w szachy, jakieś zaawansowane zagrywki? No to mój darmowy kurs. Polecam. Tam całkiem pożyteczna dawka wiedzy. Wykrzyknik newsletter, masz komendę. Dobra, zagram tak. I gońca chcę zaktywizować po prostu. I po czarnych polach będę chciał oponenta zajechać, nie? No figura więcej jest, więc tutaj mam dosyć duże pole manewru. Ale dobrze mnie tu skontrował od razu, no. Dobrze kombinuje gość. Naprawdę nie głupio gra. Jak... Znaczy, no poza tymi widłami podwalonymi, no to oczywiście było skrajnie głupie, ale ogólnie rzecz biorąc wcale tak głupio nie gra. No bije. No, króla mam w centrum, więc tutaj naprawdę nie będzie lekko, powiem wam szczerze. W sumie wymiana hetmanów byłaby na plus, nie? Dobra, nie ma co przekombinowywać. Hops, wymienię hetmany i wtedy realizacja przewagi już pójdzie gładko. Ulubione przedmioty w podstawówce? W podstawówce to ja się za bardzo nie uczyłem. Nie, podstawówka mi się bardzo nie podobała. Marny poziom był. Nic się uczyć nie trzeba było. Ale matematyka mi się tak ogólnie podobała. Ale to taka, wiecie, ta podstawówkowa matematyka to takie XD trochę. Gdyby nie szachy, to co? Znaczy, mi się bardzo podobało na studiach. Mi się bardzo podobało na studiach, także... Znaczy, na studiach w sensie nie, że... ten etap życia, że studiowanie, tylko programowanie mi się podobało, więc wydaje mi się, że gdybym nie poszedł w szachy, to bym poszedł właśnie w to programowanie. Podobało mi się bardzo. Nie, nie, w żadnym wypadku nie należy olewać matematyki, tylko w podstawówce ta matematyka jest po prostu banalnie prosta, nie? A jak nie ma wyzwania, to tak... A... No jak on mi da szacha, to sobie odejdę, nie? Widziałem to. I jak A5, to Benz i mat. Jakiś konkretny język programowania? Znaczy, wiesz, no ja tam rok czasu studiowałem, nie? To ja tam zaledwie delikatnie liznąłem te różne języki programowania. No to Pythona się uczyliśmy, C, C++. O, jeszcze na tym pierwszym roku było. Ten język programowania tekstu, nie pamiętam. A to nudy akurat były. No coś tam jeszcze było, ale nie pamiętam.
Latecha, tak, Latecha mieliśmy, no. Nie, C-Sharp chyba był na trzecim albo czwartym semestrze dopiero. No, to bardzo mi się podobało, także wydaje mi się, żebym w to programowanie szedł. Tym bardziej, że takie rozwojowe dosyć, więc. W sensie branża, że się rozwija. Znaczy dosyć, no, w opór rozwojowe, tak? Ja to jakieś tam statystyki niedawno widziałem, że jakieś chore niedobory programistów są. Niesamowite, jakieś rzędu dziesiątek tysięcy czy coś takiego. Tylko nie pamiętam, czy to było na kraj, czy jak to tam liczyli. Nie, ja lubię ten kolor szachownicy, bardzo się przyzwyczaiłem, także raczej ten kolor będzie. Raczej specjalistów, programistów. No tam, no to wiadomo, nie? Oj, czy ten skoczek będzie złapany? No prawie, prawie. Prawie byłby skoczek łapany. No dobra, tak czy siak F3. Wygonię go. I wiadomo, to tutaj mam na uwadze. Studiowałem informatykę na AGH w Krakowie. Na samogłoskach. Nie mam poradnika, jak grać partię angielską. Okej. No dobra. Rozwinę figury, bo tutaj brakuje mi trochę rozwoju. Tu mi brakuje trochę rozwoju figur. Także dobrze by było ten problem rozwiązać. Na E5, D5 mam. Jest ok. Jak gońca na E3 rozwinę, to nawet długą roszadę będę mógł przemyśleć. Gdzie on idzie? Nie wiem. No dobra, to H5 podejdę i będę chciał wziąć piona, nie? Myślę, że twoim zdaniem Lewi Rozman zasługuje na GM-a? Znaczy, jak będzie zasługiwał na GM-a, to będzie miał GM-a, nie? Ale on ma ranking podobny do mnie, więc. A ja nie czuję, żebym na GM-a zasługiwał. Da się stracić tytuł GM-a? Da się, jeżeli zostaniesz złapany na oszukiwaniu, bądź okaże się, że w nielegalny sposób zdobyłeś tytuł. Ale także na przykład będziesz słabo grał i ci zabiorą tytuł, no to tak się nie da. Tobie pozwalają ciągle tak gadać w tej bibliotece. No już raz mnie wyrzucili z tej biblioteki. Liczę, że to się nie powtórzy. Bardzo mi się dobrze w tej bibliotece streamuje. Kiedyś robiłem lekcje nawet o 8 rano, ale teraz nie. Kiedyś to robiłem lekcje od świtu do nocy, tak na dobrą sprawę, także. Nielegalnie zdobyć tytuł? No, że na przykład, nie wiem, przekupiłeś przeciwnika albo coś takiego. Jak wytrwać na studiach? Jestem drugi semestr pierwszego roku i już nie wytrzymuję. Nie wiem, no ja rzuciłem i spoko. Znaczy, powiem tak, pamiętaj, że studia nie są obowiązkowe. To znaczy, powiem w ten sposób, jeżeli po skończeniu studiów jedyne, co będziesz mógł wpisać do CV, to, że studiowałeś, to zmarnowałeś 5 lat życia. Także miej tę perspektywę, a jak cię temat nie interesuje, to się nie bój zmienić, albo rzucić, albo pójść do pracy. Wiecie, nie trzeba mieć studiów, żeby dobrze zarabiać. Także w ogóle, żeby zarabiać, no. O. Dobra, zbiję. Otwarcie pozycji powinno być na moją korzyść, nie? Mam parkę gońców. No, młody Michaelo, no to trzeba się wziąć, przerobić i tyle, no. Ale żeby być programistą, też nie musisz mieć skończonych studiów.
Jak zgłaszasz się do pracy, to tam robią raczej jakieś testy umiejętności i tak dalej, a na papier to mało kto patrzy. Miałem fizykę na studiach, tak. Najbardziej mnie zawsze ale tutaj bejtuje mnie. Najbardziej mnie zawsze wykańczały te eksperymenty. Boże święty, jakie te eksperymenty, to była tragedia. No przykładowo, robimy tam jakiś eksperyment, no i później na podstawie tego eksperymentu robimy jakieś obliczenia. No i tam wychodzi nam jakaś totalna bzdura, nie? Przykładowo jakiś tam z wahadłem eksperyment robiliśmy. I trzeba było przyspieszenie ziemskie wyznaczyć na podstawie eksperymentu, nie? I nam to przyspieszenie wyszło coś tam 50 metrów na sekundę kwadrat, coś takiego, nie? Jakaś tam kosmiczna liczba. Ja mówię, Jezus Maria, to było z 10 kartek jakichś obliczeń, danych i tak dalej. Mówię, oj, widły miałem, Jezu, ja nie są. No, ja nie biorę pod uwagę, że ktoś taki głupi ruch zrobi, no. Ach. No i mówię, to słuchajcie, wpiszemy 11 plus minus 2 metry na sekundę kwadrat, będzie git. No i chłop tam przyklepał. No to mówię, kurde, to jak chłop nawet tego nie sprawdza, no to XD, nie? To co ja się będę męczył? I tak mi do programowania to nie jest potrzebne, ani do szczęścia tym bardziej. No i tam, kurde, później to w tych eksperymentach robiłem po prostu obliczenia. Tam na ileś kartek wpisywałem wynik taki, żeby było dobrze. I wszystko przyklepane miałem. Także faktem jest, że studia to jest głupota. Znaczy, są takie studia, które mają sens, a jest ich niewiele. No, jakiś tam lekarz i tak dalej. Ale patrzcie, jaka magia. Niezależnie, czy ktoś chce być historykiem, czy matematykiem, czy jakimś astronomem, czy programistą, czy nie wiem, jakimś językoznawcą, lingwistą, cokolwiek, to każdy się musi uczyć akurat 5 lat. No, tam z małymi wyjątkami, bo niektórzy 6, nie? Ale jakie dziwne zrządzenie losu, że akurat, żeby się nauczyć czegokolwiek, to zawsze potrzeba 5 lat, nie? No kosmos. No dobra, oponent cofkę zrobił. I tak się zastanawiam, czy bić na D6, czy nie bić. Dobra, zrobię tak i zapakuję skoczka na D5. Myślę, że ma to sens logiczny. Dobra, hops. On ma za to fajną placówkę na E5 teraz, więc są plusy, są minusy. Ale myślę, że mój plus ma większe znaczenie w tym przypadku. Mam aktywniejsze figury po prostu. A zawsze B3 mogę zagrać, więc łatwo tutaj zabezpieczyć. A 3-letni inżynier? No, no dobra, ale ogólnie no to magisterskie studia 5 lat zawsze, nie? Tak czy nie? Tak czy nie? A inżynier czy licencjat, no to 3 i 3,5. I niezależnie jaki inżynier i niezależnie jaki licencjat. No to jak to jest możliwe? No bo on co, widły chce, tak? Dobra, dobra, bo tu czasu za dużo zużyłem. No taką w sumie prostą decyzję. Zastanawiałem się, czy skoczek F4 bądź G4 tam nie poświęcić, ale nie ma co kombinować. Proste szachy. Zabezpieczę sobie punkt E4 dla pewności. Jest gituwa. Były widły, ale wolałem tam króla nie osłabiać. Jasne, że były.
Ale też trzeba dobrze dysponować ryzykiem. Często. Gęsto. Jak wejdzie na D3, to Hetman E2 i będzie musiał się wracać. Ja wtedy zbiję na B4 i skoczka drugiego na D5 wstawię. Bo teraz chcę zbić wieża D3. No dobra, to biję. Dwie lekkie za wieżę, to jest gituwa. A to na studiach nie można robić 2 lat w rok, jak się chce? No można, ale chodzi o to, że większość studiów jest bez sensu, ponieważ jest w opór przedmiotów tak zwanych zapychaczy. Czyli po prostu ktoś tam sobie kiedyś wymyślił, że ludzie mają studiować 5 lat i teraz wszyscy studiują 5 lat. I masz mnóstwo takich przedmiotów, które są tylko po to wsadzone, żebyś studiował 5 lat, a nie że rzeczywiście są do czegoś. No i to jest oczywiście jeden z większych problemów, nie? Bo raz, że marnotrawstwo kasy, tak dalej. No i też marnotrawstwo czasu na wszystkiego. Tysiąc 600 elo. No ja wam zaraz pokażę, patrzcie na to. Top zegar. Można sobie wejść na pełne statystyki, tabela liderów światowy. I tu zobaczcie, 1600 elo, to już jesteś tutaj, to już jesteś w czubie. To już jesteś 90. A nie, no to ja jestem 94 percentem, czyli już jesteś lepszy niż prawie 95% szachistów, mając 1600. A mając 2500, zobaczcie, jak tu już mało ludzi jest. Na 2500 jest 3000 graczy. Nie? A jak masz 3300, to już jest tylko jeden. Ciekawe kto, nie? Tak, Polish Fighter tu dudam. Dobra, ZW toaleta i lecimy dalej. No dobra, to lecimy dalej, bo tutaj 1,5 godziny i 150 oczek, to dzisiaj te 2000, to naprawdę musiałbym się wspiąć na wyżyny, żeby wbić. No dobra, lecimy do czwóreczka. O, nie chce grać ze mną, o to jeden, Nygus. O, Young Vito Corleone, to trzeba uważać, żebym tam nie miał zaraz jakiegoś wjazdu na chatę. Ale patrzcie jaki szybki, patrzcie jaki szybki. Haha, i co? Jeszcze szybciej klikaj. Jeszcze szybciej.
Może zdążysz. Może to też jest jakiś ten, co speedruna robi, tylko speedruna w dół. Może tak być. A spokojnie tutaj, bez świrowania. Ale no, w szachach trzeba myśleć, no widzowie, co ja wam powiem, no. W szachach trzeba myśleć, bez tego ani rusz. Co to jest? Ej, no czemu nie chcecie ze mną grać? No Przykro mi się zaczyna robić. No nie, no bo takiej flagi to jeszcze nie widziałem. O kurde, tu już znają teorię. Jeżeli dobrze pamiętam... Dobra, nie będę świrował. Bo jeszcze coś tam mi się pomiesza. Proste, a skuteczne podejście zastosuję. Latanie hetmanem nie polecam. Najlepsze OP wręcz w szachach jest wprowadzanie figur do gry. Naprawdę. Jest tak bardzo potężna technika, że nawet sobie nie wyobrażacie, jak potężne jest wyprowadzanie figur w szachach. Przepotężne jest. Polecasz kupić chess base'a? Znaczy... Jak jesteś bogaty, to kupuj, ale ja na przykład kupiłem na Steamie starą wersję tam za 5 dych, bo normalnie ten chessbase no to kosztuje tam 200 euro czy coś takiego, czy tam 150 euro, no to jest oczywiście kosmiczna cena. Ale ogólnie z chessbase'a to ja bardzo dużo korzystam, więc spoko programik, tylko nie kupuj najnowszej wersji, bo to cię zaboli. Zaboli w portfelu bardzo mocno. Lepiej kursy Dawida kup. No cóż, ja polecam, bardzo fajne kursy. Ja bym nie wprowadził żadnego patcha w szachach, bo każda drobna zmiana całkowicie wywraca grę do góry nogami. A według mnie szachy są idealne. Nie potrzeba żadnych zmian. Idealnie zbalansowana gra na ten moment. Okej. Okay. No, to ustawianie... No nie! Nie róbcie czegoś takiego. No jak można gońca... Co? No jak można cofnąć gońca na F1, żeby go z powrotem ustawić na D3? No są pewne granice, naprawdę. Aż się stiltowałem, no. Są pewne granice. Znaczy, wiadomo, że każdy kiedyś zaczynał, nie? Ale no tutaj gość ma już 1700. Ile partii zagrał w swojej karierze? 20 tysięcy. Okej. Okay. Pobiciu go nie C6. Nie wiem, 20 tysięcy to chyba ja net na czeskomie nie mam zagranych. Też nie wiem, może. Może misklik? No może, ale... Obawiam się, że jednak nie.
Tragedii nie ma? Nie, no bez... Znaczy pozycja jest ogólnie przegrana w tym momencie już. No, bez piona i... Jeszcze parę gońców mam. No jeszcze wiadomo, ja mogę się wywrócić, jak coś głupiego odwalę, ale... Nie wiem, ile zagrałem, to musieli... Niech ktoś wejdzie u mnie na profil i zobaczy, bo ja nie wiem. Autentycznie nie wiem. Dużo na pewno, ale 20 tysięcy to nie sądzę. Na pewno w całej mojej karierze to na pewno znacznie więcej partii zagrałem, ale... Na tym koncie, że miał naklepane aż tyle? Ile win... No jeszcze chyba 18 albo 20 winów. I będzie 100 winów z rzędu. Stasiu, mam. Ja, no, ja mam 12 tysięcy zagranych. Okej. Okay. Znaczy, bo wiecie, jeszcze tam inne konta, plus jakieś tam speedruny, nie speedruny. Plus ja jeszcze grałem w szachy, zanim czeską w ogóle powstał. Plus jeszcze dodatkowo na żywo w opór partii zagrałem, także... Na pewno znacznie więcej, ale... Jakbym tylko grał w internecie, to myślę, że już bym miał pod... 60 tysięcy partii, spokojnie. Tak myślę. No dobra, to trzeba tutaj zdwoić wieżę. I niechaj się oponent tłumaczy z pionka mniej. Co jaką? Nie wiem, o co pytać. Jak zainstalować ChessBase'a? Znaczy no... No klikasz instaluj. Akceptujesz. No i tyle w sumie. Co za pytanie. Jak zainstalować przez Base'a. Szybko! O! Po szachu podejdę i będzie wisiał skoczek i będzie wisiała wieża jednocześnie. Znaczy wiem, że szachy się zmieniały na przestrzeni wieków i wiem, że równolegle kilka zestawów zasad istniało, ale jak dokładnie i ten, to nie wiem. Ja nie jestem historykiem szachowym, co nie? No tak myślę, czy jakoś tutaj śmiesznie go mogę zamatować, ale... Dobra, nie ma co świrować. A, już tam myślał. A, będzie pacik, będzie pacik. A tutaj nie ma. No dobra, zobaczmy, co tu oponent będzie kombinował. Przez skoczek C3 się ustawił. Wydaje mi się, że jak przez skoczek C3 się gra, to trzeba przez E4, tak, skontrować. A w ten sposób to wydaje mi się to takie dosyć mizerne ustawienie, no ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Daj Polakowi wygrać. Tam żadnych prezentów, zero litości. Ciekawe, czy mnie podsłuchuje.
Wiedziałeś, że w Lubelskim jest miejscowość Szachy? Ale to mi teraz ciekawostkę sprzedałeś. Nic mi na ten temat nie było wiadomo. Pierwsze słyszę, no. Ghostuje 100%? Znaczy to tutaj ghostowanie to mu raczej nie pomoże zbytnio. Pozycja jest po prostu niedobra. Pisz na czacie, kiedy wchodzisz w kolejkę, to łatwiej będzie snajpić? Męczcie się, jak chcecie snajpić. Co ty myślisz? No dobra. No pion więcej, nie? Pion więcej jest na czysto. Dobra, zróbmy coś takiego. Pozbędę się tego gada aktywnego. Jakieś B6, C5. Jest gites majonez. Okej, żeby zająć centrum, wiadomo. No i pionek więcej, więc kwestia, żebym po prostu ruszył do akcji. I u przeciwnika będzie klops. I teraz goniec jest zamknięty całkowicie. Teraz goniec jest w potrzasku. I B5. B5. W sumie on chyba mógł się jeszcze ratować, albo co najmniej próbować ratować ruchem A4. Ale nie chciałem powiedzieć. Nie chciałem powiedzieć, żeby nie podpowiedzieć. W razie jakby jakieś snajpowanko tutaj następowało. Idę wolnym pionem. Ten goniec, nie? To jest taki, ja to nazywam biedogoniec. Bo to naprawdę bieda tragiczna. Ale, no, zawsze lepiej do przodu niż do tyłu, nie? A przewaga jest, także spoczy. Okidoki. No, bida to jest w Bogucinie. Bardzo dobra. Znaczy, bardzo to może bez przesady, ale dobra, knajpa, idzie się najść. W norek zobacz opis kanału. Nawet poradnik specjalnie na ten temat nagrałem, wiesz? A na mata zagram. Co mi ta wieża do szczęścia potrzebna. Chociaż w takich totalnie wygranych pozycjach też trzeba uważać, bo łatwo jest stracić czujność. Chwilowa strata czujności może być porażka, nie? Dobra. Szachy nie wybaczają, pamiętajcie. Szachy to jest niesamowicie okrutna gra. Dobra, lecimy do czwóreczkę. A co myślisz o pracy w call center? Nie wiem, nie pracowałem nigdy w call center, ale wiem, że pracownicy call center często mnie wkurzają. Kiedy będzie jakiś remis? No na pewno niedługo, bo tutaj już coraz sensowniejsi są ci przeciwnicy, coraz ciężej w tych gierkach mam. Także pomału zaczynają się delikatne schodki. Zrób pata dla widza? Nie, żadnych patów. Chyba, że ten pat będzie dla mnie opłacalny, to wtedy zrobię. Ale jak nie, to nie. Dobra, idę dalej. Agresja. Okej. I co ja tu zrobię? No wieża do akcji podejdzie jeszcze, nie?
takim razie co zgarniam. Pionek broniony. No parkę gońców przeciwnik za to ma. Więc są plusy, są minusy oczywiście jak zwykle. Ale myślę, że jest potencjał. Jest potencjał w tym wolnym pionku. Ja w tego wolnego piona wierzę. Pozbiję. Teraz pytanie, co dalej? No, pionka mi nie zabierze na ten moment, więc tu problemu nie ma żadnego. Chciałbym coś takiego, ale stracę tutaj. No to wprowadzę kolejną figurę do akcji. To jest zawsze dobry pomysł. Okej, propozycja wymiany hetmanów padła. No i to raczej taka z tych nie do odrzucenia, co? No to zbiję. Zabezpieczę na B2 i rzeczywiście będę chciał tam wjeżdżać gdzieś agresywnie. Ale zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie. Na pewno mata nie chcę podwalić. To jest bardzo ważna sprawa, żeby nie podwalić tutaj mata. Na to muszę uważać koniecznie. No dobra, co dalej? Bo tu mnie robi gość. Zróbmy taki myczek. Bo tu zawsze z tymi wolnymi pionkami to jest taka zabawna sprawa, bo ten wolny pion może być twoją największą siłą, a może też być równie dobrze twoim największym problemem. Dobra, aktywizacja. Na gońca i zabezpieczam i później jakieś B4. Ops. Wykorzystując to, że goniec wisi. Wieża D4 miałem! Och, za szybko zagrałem. Wieża D4, konie F6. Ależ. Ajajaj, no. Taki błąd z mojej strony nastąpił. Aż się zapowietrzyłem. Tragedia. No dobra, niemniej i tak presja jest duża. Nawet można zaryzykować stwierdzenie bardzo duża. Teraz będę kombinował, co dalej. Na pewno króla będę chciał podciągnąć do akcji. Bo on na razie się leni, nic tu nie robi. Dobra, niczym nie grozi oponent. Więc hop. Ale no jest, bo to czasem się zamyślisz, zagadasz i przeoczysz taką prościznę, nie? I płacz, i zgrzytanie zębów tylko wtedy zostaje. A niewykorzystane okazje się mszczą, to jest okrutne w szachu. No H6 tutaj i bije. Oj, dobra, i mam przegraną pozycję i z czasem gorzej. Chyba szykuje się bomba kolejna, co? Ale taki głupi błąd, no. Nawet nie wyobrażacie sobie, jak bardzo jest mi przykro. No, przegrana. Ajajaj. Tragedia.
Ajajajajaj, no niestety. Niewykorzystana okazja się zemściła i kolejna porażka. Niestety, także zdaje się, że serii 100 wygranych nie będzie w tym speedrunie. Niestety. Ale to jakie te szachy są straszne, nie? Widzicie, bo się w pewnym momencie zacząłem zastanawiać. I później tego czasu brakowało. A trzeba było zaufać intuicji. I iść naprzód, tak jak chciałem pierwotnie. Okej, no dobra, to zbiję. I w sumie chyba H5 będę chciał zagrać. A skoczkiem zbił. Okej, to ja zrobię tak, zbiję i H5 zagram, zgodnie z planem. Nie, no szkoda, szkoda, bo było blisko, no nie? Brakowało tam 15, nie, 16 gierek. Serii 100 zwycięstw, ale nie pykło niestety. Widzicie, no w szachach to od początku do końca trzeba się skupić. Jeden jakiś błąd i po tobie. Okej, wiecie co, ja w długą roszadę pójdę. Na żywioł. Okej. Jak ta końcówka wygląda? Że to nie wiadomo za bardzo jak wygląda. Nie no wiesz, nie pierwsza moja porażka w karierze, to co tam będę płakał? Odpalać kolejną i wygrywać dalej, nie? No ale niestety, no szkoda, szkoda. Bo było dobrze, było dobrze. Przez chyba 6 godzin było pod kontrolą. E dobra, no bez kitu się muszę skupić, bo jakieś głupoty zaczynam ustawiać. Nie no, podstawiłem znowu. Bo chciałem pierwotnie gońcem bić, no ale... Całe szczęście wyszło źle... Oj, wyszło źle. Nie wyszło źle. Dużo jest w Polsce Januszy? Nie mam pojęcia. Nie no, prawdziwe staty, jak fake. A, chciał być sprytny, ale Dawidek jest sprytniejszy. Myślał, że tu na związaniach zdobędzie, ale tak naprawdę straci. No więc widzicie, nie ma co płakać, tylko odpalasz Nexta i się odbijasz od dna, nie? No powiem wam tak, ponad 300 oczek brakuje. Ponad 300 oczek do 2000. To chyba musiałbym dwa razy każdą partię wygrywać, żeby to dzisiaj wbić, nie? Ale spróbuję przyspeedować trochę. Trochę bardziej. ¿1900 dziś? No nawet 1900 to wcale nie takie hop siup. Będzie. No teraz to dublaki sobie głupie zostawił gość, nie? Kiedy druga przegrana? Przecież była przed chwilą druga przegrana. No nie dalej jak dwie partie temu przegrałem.
Polchampsy, wszystko się dowiesz z linku 21-28 marca. Jest też konkurs dla widzów, więc tam warto wbić pod tego linka i tam się zgłosić. Spoko, nagrody są. A za darmo. No i co oponent na to? Bo ten jego hetman ma trochę mało miejsca, gdzie odchodzić, co nie? Że imię Dawid to bardzo fartowne jest? Okej. Okay. Uszczęściło mi się na loterii z imionami. Okej. Okay. No dobra, goniec D5. I którego śpiona hapsnąć będę chciał? Wygląda to bardzo niedobrze dla oponenta, oczywiście. Nie no, to się musi skończyć tragicznie. Jeszcze wieża C1, wieża C7 zagram. Nie no, w tamtej gierce to się za bardzo stiltowałem, że nie zobaczyłem tego zdobycia wieży, nie? I ciągle o tym myślałem, a się trzeba było skupić dalej, a płakać później, nie? Co, wieża H7, wieża G7 wygląda problematycznie i oponent nad tym problemem chyba solidnie rozmyśla. Mat w 2 był? Okej. Okay. Ale nie sądzę. Też może. Wieża F7? Nie no, to bije. Dobra. A, myślałem, że będzie czekał i już wpisałem wynik. Byle mata nie podstawić. No w sumie mogłem na C5, ale już nie widzę nic. Tak patrzę tylko, czy czegoś tutaj nie ma, ale chyba nie ma. Okej, okay. Dobra. Nie, no tak jak widzicie, w tych gierkach, co przegrałem, to... Oj, już dwa razy bym sobie wpisał, dobra, dobra. W tych gierkach, co przegrałem, to za dużo myślałem i z czasem były problemy. A jak dobry jest czas, to zawsze łatwiej się gra. Zawsze wtedy, nawet jak coś podwalisz, bo, czy jeżeli się gra bez dodawanego czasu, nie? Bo wtedy zawsze jak nawet coś podwalisz, zagrasz coś jakiegoś skrajnie głupiego, ale przeciwnik ma 10 sekund, no to nic z tym nie zrobi totalnie. Takiego czegoś to ja nigdy w swojej karierze nie widziałem. F6. No króla bardzo osłabił przeciwnik, nie? Lepszy gracz wygrał drugą gierkę, zawsze lepszy gracz wygrywa. Okej, okay. No to hetman B3 po słabościach, skoro się tu oponent osłabił, niechaj się teraz tłumaczy. Lepszy grać w danej partii, no tak, tak, wiadomo. Teraz wisi na B7, wisi na D5. Jak odejdzie skoczkiem, to goniec F7, hetman E6 mat. Także gitwencja jest.
Okej. Okay. O, mimo wpadki zbliżamy się dynamicznie. Zbliżamy się dynamicznie do poważnego rankingu 1700. Czy po tej partii będzie 1700? Ja liczę, że będzie. Okej. Zawsze mnie dziwi to D3, bo tego gońca tak tragicznie biały zamyka, co nie? A ja sobie zagram goniec C7, krótka roszada i B6. Goniec C7, krótka roszada, B6, goniec B7. I moje figury tutaj elegancko współpracują, a... A u niego to tak średnio bym powiedział. No dobra. No chyba piona biorę, nie? Okej. I teraz piona D3, pion D3 jeszcze jest słaby, więc będę go atakował. No wezmę, wezmę. Za darmo to bardzo uczciwa cena. To za flaga? Albania. Tutaj, żeby na D7 mi ewentualnie nie wjechał. I teraz gonię C6 i na B2 atakuje. No ale jak ktoś robi misklik, to znaczy, że jest słabszy w klikaniu. Na siła gry w blicu, no to jest zbiór wielu różnych czynników. Umiejętności, wizji taktycznej, znajomości debiutów itd., itd. Też między innymi umiejętności szybkiego klikania. Tylko dwie przegrane? Chłopie, to są aż dwie przegrane. O dwie za dużo. No i teraz właśnie, nie ma sensu, żebym się jakoś głowił zastanawiał, tylko do przodu, do przodu, do przodu i będzie lepiej. Okej. No dobra, oddam mu tego piona, niech ma. I jak on zbije, to hetman C6 i chciałem łapać mu hetmana. Tak patrzę, żeby tutaj jakiegoś mata głupiego nie podstawić, ale chyba nic tutaj nie podstawiłem, także jest okejka. Jakość więcej na czysto, to GG. Jest obrona, jest atak, jest dobrze. Plus jedna przegrana na 1000 elo, no dokładnie, no to jest tragedia, jestem bardzo niezadowolony. Ale no... Cóż, trzeba wziąć na klatę porażkę i tyle. Nie widział, no jakby widział, to na pewno by nie oddał tego hetmana, nie? Ale dużo błędów zrobił przy końcu? Znaczy, no pewnie wywalony już miał, bo wiedział, że jest przegrana. No, 1700 jest wbite, ale gram dzisiaj no, prawie 2 godziny już, a zyskałem tylko 200 oczek, także znacząco zwolniłem 100 oczek na godzinę, nie? Dlatego, no, będę musiał przyspieszyć, jeżeli w 20 godzin chcę się zmieścić. Bo zostało jeszcze 700 oczek do wbicia, a 11 godzin. Tylko. Poprzednim razem mi to zajęło 23,5 godziny, nie? Także no teraz chciałbym się o 4 godziny poprawić. To uznam za dobry wynik wtedy. A widziałem dzisiaj już tam zawodnicy poczuli zew turniejowy, już treningi, jest trening Mandzia leci, Demons też trening, Tutek wcześniej też treningi były.
A, jest nawet teraz, no to nice. My jutro z Guciem też lecimy na treningi. Dobra, ja tu zabiorę parę gońców. To będzie ok. Żadnego GGS noob nie będzie pisania, bo to nieładnie. Można powiedzieć, że jesteś adminem turnieju? Myślę, że można. Jutro na 20:10 jesteśmy ustawieni. Nie zagram Yala Bad Opening, bo nie wiem, co to jest. A nawet jakbym wiedział, to pewnie i tak bym nie zagrał. Nie widziałem Misal, nie widziałem. A to wchodzi podatek. Wcześniej to D5 nie byłoby za dobre, bo mógłby przepchnąć. A teraz D5 jest cudowne, bo otwiera się pozycja, a ja mam parę gońców. Więc otwarcie pozycji skutkuje tym, że moje gońce wkraczają do akcji i przeciwnik znika z powierzchni szachownicy. Stiltował się. No ale to norma, no po treningu nie ma sensu grać partię, bo jest się zmęczonym wtedy. No dobra, zabieram. Za darmo. Moja ulubiona cena. Okej. Tylko co z tego, kolego, kiedy ja sobie odejdę po prostu. I teraz skoczkiem musi zmykać. Także postraszył, ale cofka. Ja lubię mieć wszystkie figury w grze, więc będź. Teraz wszystkie figury są w akcji. Już dyskusja ma fajniejszy charakter. Misal nie widziałem. A co, ciekawy jakiś, co? W sensie, dlaczego wspomniałeś o nim? Z Szachusiem jesteśmy na tym samym poziomie. 1-1 jest nasz bilans aktualny. Dobra, dobra, rozpędzamy się. Free Elo, okej. Okay. No, tak, Lewi dobre ma te clickbaity, no. Ale też filmiki fajne, więc ludzie się nie obrażają, że clickbaitik, nie? Okej, okay. Tutaj jest bardzo fajny wariant z długą roszadą. Bardzo złośliwy. Bo ja tutaj błyskawicznie H6G5 mogę grać. Dobra, A6, żeby mi tu nie wjechał. Ko. No dobra, przepchnę. Wydaje mi się, że spoko, bo mam więcej przestrzeni. Tutaj skoczka sobie wprowadzę do ataku. Jestem zadowolony z moich perspektyw. A to zresztą wariant, który w kursie obrony francuskiej polecam, także spoko jest. Dobrą partię kiedyś na drugiej lidze seniorów wygrałem. Takie 3-4 pionki po skosie to jakaś obrona? Znaczy... Nie wiem, o co pytasz teraz. Znaczy... Piony tak po skosie stojące, wzajemnie się wspierające, to w fachowej nomenklaturze nazywa się łańcuch pionowy. Dobra, biorę. Okej. I teraz kwestia, jak tu się zabiorę za realizację tej przewagi. No nie jest to sprawa prosta, wbrew pozorom, bo tutaj jakiś niemały
Kontratak przeciwnik posiada. A chyba, że tak zagrał, głupio. No to teraz ja przepchnę i teraz ataku nie ma. Więc jest okej. Chociaż? Kurde. W razie co mam Hetman A8, ale bardziej te piony chcę uruchomić. Dobra, on tu weźmie, to i tu będzie wisiał. Kurde. No właśnie. Ach. No to są takie rzeczy, których wolałbym uniknąć, bo pozycja kompletnie wygrana, a teraz... Jestem? Ej. No wywaliło mi neta. Na moment. Kurde, no to trzecia porażka będzie. Ale przez internet się nie liczy, jak coś. No nie, no ale kurde. Minutę straciłem całą. Ale za to Hetmana zyskałem! Nie no, wygram bez przesady. 30 sekund powinien zdążyć. Tak mi się wydaje. Z Hetmanem więcej. Ale jak rozłącza internet, to wtedy jest 30 sekund na powrót, nie? Jak nie wrócisz 30 sekund, to przegrywasz. I ja chyba wróciłem po 27, czy coś takiego. Było close. Abym płakał, Jezus Maria, jakbym płakał. Bo to wiecie, każda przegrana to jest, kurde, dwie gierki do tyłu, nie? Bo muszę odzyskać ten ranking i dopiero idę do przodu z powrotem. Także to jest strata co najmniej 15 minut. Wieża i skoczek ogólnie mogą powalczyć na Hetmana, gdybym nie miał tych pionów, ale mam tutaj superowe, aktywne piony. Co nas... Oj, dobra, bo zapomniałem, że 20 sekund. Dobra, oponent chyba nie chce tutaj nic zrobić. W tej partii. No, powiem wam, w pewnym momencie straciłem wiarę. W pewnym momencie straciłem wiarę, ale się udało, koniec końców, no. Kurde, podkorek zostało nalane, nie? Było blisko, ale nice. Dobrze, kurde, tak bym płakał, że taka niefortunna porażka, nie? Aż już łzy w oczach mi się zebrały. Narzeczona pytała, do której stream? No kurde, do oporu, nie wiem, no tak do północy, może do pierwszej? Zobaczymy, jak będzie szło. Znaczy, wiecie, bo to już jest taki level, co nie mogę taki zbombiony grać, bo no tutaj jak coś podwalę głupiego, to już przegram, nie? Więc zobaczę, jak mi sił starczy. No ale 1800, no to chciałbym wbić dzisiaj. Żeby to jakoś szło do przodu, ale 1900 przy dobrym... Nie no, 1800 to łatwo, nie? Bo to
10 gier, a być może nawet 20 by się udało do 1800, żeby tak dociułać? A Krystyna, jak masz jakąś ważną sprawę, to powiedz, nie? To tam ogarnę w razie co. No, bądź pod telefonem, domofonem, okej. No dobra, będę. Dobra, moment. Najpierw wygram partię. Najpierw wygram partię. Później możemy dyskutować, co dalej. Gucio zmarzł? Gdzie? Z domu wyszedł? To dobrze mu tak. Jak sprzed komputera można odejść? Karanie boskie. Kurde, no już powiem wam trochę ten. Kują mnie oczy od tego gapienia w komputer. Damy radę, nie? Najbardziej mi kują oczy od patrzenia na niektóre moje gierki. Paskudne. Kurde, no robi mnie chłop, nie? Jezus Maria! P3 i na związaniu tracę wieżę. Całe szczęście przeciwnik litościwy. Czekajcie, znowu mam minutę mniej. Gdzie mi ta minuta uciekła? Ktoś wie? No przegrana, nie? Jezu, jakie dymy, nie? Tak z niczego wyszły. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle. Dobra, na pewno muszę szybko. O! Nice. O to chodziło, o to chodziło. Na coś takiego czekałem właśnie. Ale nie, no tam w pewnym momencie tak. Taka zadymka, nie? Się zrobiła właściwie z niczego, ale no dobrze tam skleiłem kombosy wszystkie. No fajne tam motywy geometryczne zobaczyłem, nie? Z tymi matami. Dobra, ten telefon miałem się. Nie boli cię głowa od myślenia przez ponad 9 godzin pod rząd, ale to stream nie leci od 9 godzin, to na raty. A, nie zmieniłem, 150, tak? Dobra, pójdę tu z pełną agresją, atak czterech pionów. Zobaczymy, co tu przeciwnik na to powie. Może kiedyś będzie inna playlista, ale ta mi się najbardziej podoba, więc ta jest.
No, herbata, co mogę powiedzieć? Ja coś tam te szachy przesuwam, coś tam gram. No, widzisz, to jest bardzo fajna biblioteka. Nie wyganiają o 23. 3 lata ta sama playlista? Nie, bez przesady, bez przesady. Zmieniałem playlistę, ale za każdym razem, jak zmieniałem playlistę, to nie pasowało. W sensie, albo mi się nudziła, albo widzom się nudziła mocno. A ta jest według mnie najfajniejsza. Ty melancholik, że tak pilnujesz tych liczb? Melancholik? Co ma do związku z liczbami? Znaczy chyba... Znaczy, chyba, że złą definicję słowa melancholik mam w głowie. Nie można... Znaczy prosić można o szewca, ale nie będzie. Co się wydarzyło, że dwie porażki? No cóż, no dwa razy przeciwnik był lepszy, no i przegrałem. Dobra, co tu widzi oponent, czego ja nie widzę? Jak on zbije tu, to ja z szachem, nie? Oj, z szachem, Boże, to ja odbiję. Już mi się słowa mylą. Tu króla mam sobie, ja widzę, że goniec d4 szach chcesz, kolego, ale ja zrobię tutaj turbo wtrącenie. Bo wieża ci wisi, nie możesz zagrać hetman f6. O to chodziło, o to chodziło. Widziałem wszystko od początku do końca, było przewidziane. I mat. Nice. No tutaj D5 ogólnie chcę zagrać, żeby zrobić przeciwnikowi izolaka, co nie? No i roszadka grzecznie. Nie, goniec G5 bardzo dziwny ruch. Mizir, no ale po jakim meczyku? Przecież ja speedruna robię. A co to za nagranie? Atakie? No to słabo zareklamowałeś. No dobra, to ja Benz na związanku. Ale patrzcie, jak te gońce, skoczki, centralne, aktywne. Miodzio. Aż miło się patrzy na takie skoczki. Znaczy ja studiowałem informatykę przez rok, nie? Także nie pracowałem w zawodzie. Bo nawet zawodu nie mam. No odwirusować kompa net nie chcę, no. Bardzo słuszne pytanie, Killroy. Bardzo słuszne pytanie, no. Na które ja znam odpowiedź. Okej,
No waleczny, waleczny zawodnik, proszę państwa, tutaj. Dobrze, 1800, wielkimi krokami się zbliża. Już będzie połowa drogi po tej gierce, jak wygram oczywiście. Dobra, no tutaj już 1800 to naprawdę już ludzie umieją coś tam w tych szachach. Także już trzeba naprawdę być czujnym teraz. Średnią te 200 widzów chyba miałem. A można to sprawdzić w statach, bo ja tak nie pamiętam. Jest ten Twitch. TwitchTracker.com. O, i tam wszystkie statystyki możesz sobie posprawdzać. Co każde 100 elo, tak mówisz, no ale to jest to. Schodek za schodkiem, schodek za schodkiem. Idziemy w górę. Do ilu dzisiaj lecisz? No, zobaczymy, jak przeciwnicy będą pozwalać. No ale 1900 to co najmniej chciałbym wbić. A może jak bardzo się uprę, to więcej, ale zobaczymy. Metro czytałem, wszystkie metro czytałem, mało tego, wszystkie książki Głuchowskiego, które były w Empiku, czytałem. Kupiłem metro, tak mi się spodobało, że później poszedłem i kupiłem wszystkie jego książki, jakie były. Nie grałem w metro. Siedziałeś w Empiku i czytałeś? Nie, no kurde. Jeździłeś metrem? Parę razy mi się zdarzyło. Co ty myślisz, że ja z Lublina? Powiem wam tak, my w Lublinie mamy coś, czego 99,9% miast w Polsce nie ma. I są to trolejbusy, proszę państwa. Jakieś metro. Pff. Trolejbusy, to jest hit. No, super zbieracza mamy. Kurde, Lublin to jest miasto. No myślę, że wszyscy wiemy, o co mi tu chodzi. My w Rzeszowie nie mamy ani tego, ani tego. Ale macie dobrą autostradę do Krakowa. Żeby się zawinąć z Rzeszowa. Widziałeś kiedyś tramwaj? Parę razy nawet. A co? No gdzie on pójdzie tym skoczkiem? Nie mam żadnego pojęcia, szczerze mówiąc. Ja chyba poświęcę piona i zagram B3 i będę chciał rajdować tym pionem B do pola przemiany po prostu. Po prostu. Dobra, zróbmy tak. Wygląda ciekawie. Co może pójść nie tak? Jakiś skoczek Kepin. Dobre, dobre. Fajne poświęcenie zauważyłem, no. Bardzo mi się podoba, jak rozegrałem tę partię. Czy twoja dziewczyna lubi, jak tak późno i wieczorami z nami siedzisz? Znaczy narzeczona. A piszę teraz pracę magisterską, to zajęta jest. Ale ogólnie narzeczona mi w pracy nie przeszkadza w żaden sposób, także spokojna głowa. Oj, co jest? Skoczek deszcz. Widły! Dawid Farmer wpadł na streama po raz kolejny. Twoja narzeczona jest bibliotekarką? Nie. Twój brat to Szymon? A co to za intymne pytania? Okej, atakuję.
O, przeciwnik nie zdążył nawet znaleźć przycisku do poddawania się. Twój wnuk to Paweł? Nie mam wnuków. Jeszcze. Szczerze mówiąc, jakoś nigdy nie przemawia do mnie to oddawanie pary gońców tak z bomby. Jakoś ja jestem fanem pary gońców. Dobra, ja tu staram się oczywiście otwierać tę pozycję, ponieważ mam parę go... No, prawie. No dobra, no to lecę dalej. Zgarnąć cały czas nie może, bo mu wieża wisi. No teraz już może. No to ja zbiję. Oj! Oj! Goniec A3 najpierw, Dawidku, dlaczegoś ty to zrobił? Pomyliłem kolejność posunięć, bo w ten sposób gońca bym sobie zaktywizował stępem, nie? Czy twoje dzieci będą musiały mieć przynajmniej FMA w szachach? Nie, ja wymyśliłem genialne podejście wychowawcze, ponieważ powiem dzieciom, że spadek zostawię temu z najwyższym elo. Czysta IQ, co? Dobra, ja na piona B6 chyba chcę tutaj atakować. Jestem nim szczerze zainteresowany. Okej, taki spryciarz. Widzę, że forma mutant. No, powiem ci, schody się zaczynają. Głównie przez to, że jestem wolnym bardzo zawodnikiem. Jestem tak wolny, że głową ma. I ciągle z czasem mam problemy, nie? No podstawiłem. Dobre, bo minuta mniej i przegrana pozycja, to jest, o Jezus Maria, no widujesz, nie no tragedia, dobra, chyba koniec streama będzie. Bo już nic nie widzę. Zbytnio się po wczorajszym dniu rozluźniłem, nie? Oj! Boże święto, mało co mata nie podstawiłem. Ale moje giercowanie pod presją czasu to jest taka komedia, że aż dramat. Nie no, ja tu przejrę, bo zaraz mnie będzie matało.
Wytrzymał tę presję, wytrzymał tę presję. Co on odwalił? Nie no, Misklik pewnie chciał Hetmana F3 grać. Nie, ale to był głup. Nie! On zagrał po prostu idiotycznie. Bo Hetman F3 nie trzymało się kupy, bo figura, tak? Także on chyba po prostu zagrał głupio. No bo nie miał sensownego ruchu tym Hetmanem. Psz, dobra, nie ma co kontemplować, ale do XD trochę. Ale późna godzina, to wiadomo. W Filipinach nie wiem, która jest w sumie. Nie no, D1 to przecież wieża broniła, nie? To niezły gambit królowej. Dzięki, dzięki za donajcika, no. Gambicik siadł dobry oponentowi, to trzeba przyznać, jak najbardziej. Ogarniaczek, kusząca propozycja, ale odmawiam. Nie, do XD. Nie, no nie mogę z tej gierki, no. Wesoło, wesoło. Ja tam 20 sekund, przegrana pozycja, coś kminie tego, zadymka. A tu boom, Hetmana w jedno, oddaję gość. Niesamowity. No dobra, tutaj za to gładko raczej powinno pójść. Jeszcze skoczek na skraju, który jak wszyscy wiemy nie czuje się jak w raju. Ale nie no, jazda. Boże, jeszcze do tej pory czuję emocje tamte. Nie no, było wesoło, było wesoło. Ale powiem wam, to 1900 dzisiaj staje się coraz mniej realnym pomysłem. A, czasami się popsuł, bo 10 godzin skoczyło. Już zaraz poprawię. Wbijaj 1800 i luz na dziś, kurde, ale tak mnie nie satysfakcjonuje to 1800, bo 300 oczek zaledwie jednego dnia. Miernie, miernie. Dobra, patrzę tylko, że mata jakiegoś nie podstawił, bo to będę płakał. Na starcie elo 100 było. Check my head, I guess the joke's on me.
O kurde, no ale tak uderzyło. Zmęczenie trochę, muszę powiedzieć. Bo to tak jest, się gra, są te endorfiny i tak dalej. Emocje i to jakoś leci, a w pewnym momencie jest takie, o kurde, nie, za dużo. No dobra, ale jest gituwa. No nie, no ja myślę, że co najmniej do 24 to pyknę. O, tego to ja nigdy nie rozumiem. Jaki to jest sens takiego ustawienia ze strony białego? Aha, taki domek sobie ustawię i myślę, że jest fajny, okej. Okay. Bob budowniczy, kurde, się znalazł. Nie no, XD, byczku, o co chodzi? Nie no. Gambit Amraha? Okay. Ok, no to co, G5 jakaś. I pomalutku tutaj oponent będzie robiony. H6, G5, Benz, wolny pion, te sprawy, wiecie o co chodzi. Wiesz o co chodzi. Najgorzej, nie? Jak jest jakaś piosenka i chłop śpiewa, wiesz o co chodzi, a ty nie wiesz o co chodzi. Chyba mogę. Kurde, mam nadzieję, że tu nie wypuściłem właśnie wygranej, ale... Myślę, że git. Bo pionkówka jest oczywiście wygrana, nie? O Jezus Mario. Ale do mata, nie? A, zegar, sorry, zapomniałem. Jest git. Dobra, no to cóż. Nie no, do 1800 to jakoś się doczłapie. No kurde, może 1900. Bo w sumie to... Ile czasu? No 10 godzin się zeszło na ten moment. No, te 20 godzin to naprawdę, jeżeli mi się uda, to będę bardzo zadowolony. Co to się stało, że druga przegrana jest na koncie? No, powiem ci, przegrałem. Spodzianka.
Ależ te skoczki manewrują, co nie? Pełna agresja ze strony tych skoczków. Okej. No tu przeciwnik roszady nie ma, nie? To jest główny plusik tej sytuacji. I teraz pojawia się pytanie, co ja zrobię. Ja zagram prosto. Wprowadzę figury do akcji i będzie gituwa. No teraz wisi pion jeszcze. Okej. Okay. To wezmę. Za darmo to ja uwielbiam. Okej. Okay. To też wezmę. No i teraz kwestia te wieże jakoś wprowadzić do gry i GG. Chociaż teraz, jak taki zbombiony jestem, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że coś dietycznego podwalę, nie? Więc tylko będę patrzył, żeby tam hetmana podbicie nie postawić, czy jakiegoś mata nie podstawić. Coś wiecie. Ten deseń. No dobra, jest git. Co jest? Co za alert był? A, Szachuś Rajdzik dzisiaj. Witam, witam. Jak tam trening poszedł? Czy uczeń dobrze się sprawuje? Dzięki, dzięki za Rajdzika. Dobrze się sprawuje, no to dobrze. No to jest czasem problem, jak jest dużo fajnych ruchów, nie wiadomo co wybrać. Aj, nie mogę. Szachuś ciebie i Mandzio Szachusia zrajdował. Haha, to niefortunne. Okej. Okay. O! O! Nie widziałem tego. Ale mini zawał! Jezus, jak ja tego mogłem nie widzieć? Już o mało co nie podwaliłem tego, autentycznie. W ostatniej sekundzie tam cofnąłem ruch. Znaczy, cofnąłem zamysł. Ale jazda. Nie! Jezus Maria, no. Ale śmiesznie, nie? Śmiesznie, bo to całkowicie inne szachy gram teraz, a na początku streama, co nie? To jest tak ogromna różnica, że głowo. Dobra, 1800 i elo na dzisiaj chyba będzie.
Styknie tego dobrego, bo ewidentnie nie jest to dobry moment, żeby grać. Nic nie obiecywałem, tylko takie się zastanawiałem, czy mi się uda 2000, ale 2000 to ewidentnie nie da rady. Jest, dobra, figurę w jeden podwalam. No człowieku, czy ty to widzisz? Nie widzisz. Dobra, ewidentnie 1800 i koniec na dzisiaj. Jeszcze myślami byłem w tamtej grze, nie? Dobra, z braku laku już niech tak będzie. Nie, dobra, jest koniec ze mną dzisiaj. Ja już nie istnieję. No XD, no to nie wiem, co ja tam myślałem, szczerze. Pewnie nic. O kurde, co? Skubaniutki, ładnie znalazł. Nie widziałem co. Ale. Dobrze znalazł, no. Szacuneczek. Chociaż w sumie wyszło chyba niedobrze dla niego, ale ładnie znalazł, to trzeba powiedzieć. Fakt, że ma przegraną pozycję, no ale ładnie znalazł, no. Ładny motyw. Po prostu mi się skleiło, nie? Ale no, dobrze zagrał. Znaczy, no nie ten ruch, nie ten ruch konkretny. Ogólnie tak mówię, że dobrze zagrał. Znaczy, kurde, czy dobrze zagrał? W sumie podwaliłem figurę w jednym ruchu. Nie, dobra, jednak głupio zagrał, oceniam. No bez przesady, no figurę więcej. Dobra, niech ja się skupię tutaj na tej gierce, bo... Okej. Nie, dobra, jednak głupio gra. Tylko po prostu mu się sfarciło, że ja grałem głupiej przez moment. Ale, o kurde, ja tutaj takie wzloty i upadki, że normalnie tam widownia to nie wie co myśleć.
Nie no, XD po prostu, co tu się odwalało to? No dobra, partia o 1700, ale szybko do toalety muszę skoczyć. Trzeba ochłonąć po takich wrażeniach. No dobra, no to mamy partię o 1800 elo. Teraz nie ustawiam figur zbyt daleko, żeby nie podwalić nic. Przyznaj, że specjalnie tak grasz, żeby podgrzać atmosferę. No tak, jo. Przecież wszyscy wiedzą, że jestem showman. No tu klasyk, nie? Końcy 4 na D6 atakuje. Wiadomo. Wiesz, o co chodzi. Oj, B5. Ech. Już duże zmęczenie siada? No trochę tak, trochę tak. No jeszcze parę gierek walne. Ale no jest duża różnica jak na początku streama grama jak teraz. No widać to zmęczenie. I poniekąd zabawny dosyć. Tylko że no tutaj akurat chodzi mi o to, żeby wygrywać, więc to aż tak zabawne nie jest, ale ogólnie dosyć zabawne. Każde pieniądze jestem w stanie się założyć, że podstawię tego skoczka zaraz. To jest dobra, no źle nie wyszło, szczerze mówiąc. Nie, dobra jest pozycja z tym, że bardzo sobie zamieszałem, nie, w pewnym momencie tak. Ale teraz na D3 piona z garem, bo to klasycznie w tym nowoczesnym Benonim, w tym debiucie trzeba po prostu spacyfikować tę agresję przeciwnika i później z kontrą, nie? Wjeżdżasz w oponenta. I teraz jak już ruszy jakaś kontra moja, już z przeciwnika nie będzie co zbierać. Jeszcze muszę ją wymyślić. Co on jakość będzie oddawał? Proszę bardzo, niech oddaje. A
Ale no po prostu takie jazdy były, nie? Jezus, co tam się działo? Do tej pory tego przeżyć nie mogę. Tej poprzedniej gierki to. To było tak mocne XD. O tak mocne. Dobra, bo żebym tutaj znowu czegoś nie przesadził. Jakiś goniec B7 to chyba obronie, nie? Czemu nazywasz to jakość? Sytuacja, w której jest wieża za lekką figurę, to znaczy, że jest jakość przewagi bądź jakość straty, tak w slangu szachowym się mówi. Oj! No H5 nie sądziłem. Dwa ruchy podrzędu podstawił. No, fato szachy, proszę państwa, fato szachy. Kurde, no tak. Nie wiem, czy grać dalej. 9,5 godziny. Czekajcie. Szybka matematyka. 9,5 godziny. Razy 60. To jest 570. Podzielić na 6. To jest 95. 95 razy 8. 730. Kurde, no to tak na styk. Na styk. Na styk te 2400, no. Bardzo mały margines błędu jest. Bardzo mały. Żeby w 20 godzin zdążyć. No, to tak licząc po 6 minut, no, to naprawdę, naprawdę. Tak na tip-top muszę wygrywać. No dobra, jak się skupiam, to dobrze idzie. Tylko no czasem różne patki. Rozgrzana szachownica, graj. Rozgrzana do czerwoności wręcz. Dobra, nie no. Czekajcie, do 1900 stoczek. Średnio to widzę. A się uczepił tutaj, nie? Rzep.
Aha, że jak zbije gońcem, to on poświęci. Nie rozumiem. Nie rozumiem, widzowie. Ja myślałem, że on matować mnie chce, ale w sumie. Dobra, nieważne, nie ma co rozmyślać. No. Biorę co jest i lecimy next. No, u niego król deczkę osłabiony, to jakiś plusik jest. Tyci, ale jednak. No bylebym teraz Hetmana jakoś głupio nie stracił. Dobra, jest remis, nie? Dobra, jolo. No ja próbuję to wygrywać, ale to powinienem przegrać. Przesadzam. No, powinienem przegrać. Dobra, draw. Nie no, widzę już, nie ma sensu chyba. Dobra, spróbuję kontrolną gierkę. Jak dalej będę tak kiepsko grał, to już kończę na dzisiaj. A jak nie, to lecimy dalej. Do pierwszego niewygrania. O, zróbmy tak. Oj, co ja tam, jakiego pre-move'a zrobiłem optymistycznego, co nie? No tak, ochota na granie jest, tylko sił nie ma myślowych. A tak królewsko-indyjski, no debiut jak debiut. No jak lubisz takie zamknięte, to okej. No dobra, totalna blokada skrzydła hetmańskiego. I teraz kluczowe pytanie, jak to wygrywać? To gambit wołzański czarny zagrał, a ja nie przyjąłem. Boże, już chciałem zbić, także tu widać, że to już nie jest maksimum moich możliwości.
No, tak przez sekundę chciałem zbić na D3, naprawdę. Ale się upamiętałem. Dobra, dobrze wiedzieć, że nie tylko mi się gorzej gra. W sumie zagrał takie dziwaczne, ale dobrą pozycję dostał, bo ja mam tego piona E6 tragicznego, nie? No, skowant to 1200, 1300, go next, nie? O co chodzi? Dobra, nie będę liczył, bo coś się doliczę głupiego. Co tu się dzieje? Ja dziś biłem 1300, ja 1700 dzisiaj biłem. Nie wiem, czy widzieliście. Jak wszyscy się chwalą, to co? Ja nie będę gorszy. No dobra, skoczę kotrze, czyli tutaj będzie chciał zbić. Tak. No to proste, a skuteczne rozwiązanie ja zastosuję. Na inne to mnie nie stać teraz w obecnej formie. Jezu, żeby jakiś wideł tutaj tylko nie wyrwać, nie? Te skoczki to są gady niesamowite. Tak złośliwy. Skoczek to jest najzłośliwsza figura na całej szachownicy, naprawdę. Okej. Po G3 bitka. Ale moment przerażenia, nie? Dobra, zbij. Ale byłby misklik, co nie? No, to bolesny, bolesny byłby to misklik. Oj, o co chodzi? Ale by bolało, nie? Jezus. Ale dobrze. Dobra, dobra. To do pierwszego nie... Do pierwszego nie wygrania, albo do 24 oczywiście, nie? No, o co chodzi? Byczku. E5? E5 dosyć dziwne, nie? Bo teraz ten pionek bardzo słaby. O co chodzi? No teraz pioneczka, nie? Jak jest słabość, to trzeba atakować bez litości. Roszady on też nie bardzo tu może robić. Nie, no kiepska, kiepska sytuacja u oponenta jest.
Dawid jeszcze nie zrozumiał, że na 1800 ludzi wciąż nie znają debiutów? Znaczy, no więcej znają, no nie powiem, żeby jacyś tutaj teoretycy grali, ale już coś tam, jakieś te podstawowe warianty kojarzą, nie? Oponentowi jakiś tam atak się zamarzył, widzę, ale... Marzenia czasem się spełniają, ale to marzenie myślę, że się nie spełni. Kluczowe jest to, żebym ja szybciej grał, bo wszystkie problemy, jakie mi się pojawiają, to jak się tam zamyślę i wiecie, później pod presją czasu, a tak to ogólnie to bez problemów sobie tutaj radzę, nie? Nor, lecimy z koksem. Dawno nic poświęcone nie było, to trzeba coś poświęcić w końcu. I D4, nie? Francuz w moim palcu. No, Francuza to się gra od lat, także to ja ogarniam ten temat jak najbardziej. Jak tam Dawid forma Gucia na Polczamsy? A nie wiem, to jeszcze wiesz. Sporo czasu na przygotowania jest. Ale no myślę, że git. No ranking mu tam o 100 czy kurus, to raczej gitowa. No tutaj to oponent jest tak powiązany, że głowa ma. Upsona, co to za intymne pytania? A, na mata chce mnie zbejtować. No nie no, aż tak zmęczony to ja nie jestem, bez przesady. Są pewne granice. Nie no, trochę tam uzbierałem, coś $150 chyba. Przez 2 miesiące czy 3. Także na jakiś turniej się wybiorę, jak Mateusz pozwoli, nie? Nie, na streamach tylko. A może taki przygotowawczy zrobimy jakiś trening, tak jak przed meczem z The Lordem, tajny trening przed samym turniejem. Zobaczymy. Okej. Okay. Prewencja! Prewencja tutaj. Twój szef to Mateusz? Nie no, nasz właściciel Mateusz. No ogólnie to się staram dobrze grać, ale no już zmęczony jestem. Ja się staram praktycznie zawsze na 100% grać. Ale no teraz jak jestem zmęczony, to nie wiem czy na 50% gram, tak szczerze. Demon z dzisiaj uczony Londona był? O Jezus Maria, to co, jaskuła trzeba zwolnić, tak? No kurde. No jeszcze naciśnij ten dzwonek. No
Pizzę mi zamówiłaś? No kurde, przecież... No co za pa... Niektórzy ci dostawcy to są takie nieogary. Minuta 30, dobra, to luz. Dziękuję. Przejmie. No jak głupi adres. Nie, po prostu ja tam mówiłem, a on nie słyszał. Ale jakbym partię przegrał przez niego, to bym się wkurzył. No dobra, to co? Ta gierka i laścik będzie, nie? Jak pizza przyjechał. Co? No nie, no ja się jakoś wysypał. Naprawdę, ten wymienny gambit hetmański jest tak przepotężnym debiutem. Dobra, inaczej. 1850, tak żeby równa liczba była. Kto gra w Polchampsach? Możesz zobaczyć pod linkiem wszystko. I tam jest też konkurs dla widzów. Pamiętajcie, żeby wypełnić ten formularz konkursowy, który znajdziecie pod linkiem polchampsowym, przed turniejem. Bo jak już zaczną się rozgrywki, no to już nie będzie można zgłaszać. Ale kochana narzeczona, no prawda? Dobra, wezmę tutaj. Rozpoznaje cię ktoś czasem na ulicy? Tak, znajomy, no to ta, no. A mnie na ulicy byście nie poznali, nawet jakbyście mnie zobaczyli. Ja w dresach popylam z tym... z kołczanem. No, ja to tak niebezpiecznie wyglądam, nie? Wiecie, trzy paski są, kołczan jest, skóropodobna kurtka jest. Ostatnio jakiś dziadek chciał się wepchnąć przede mnie w kolejce na poczcie, to tak go spacyfikowałem, że poszedł na drugi koniec. A mnie to zawsze wkurzają te dziady w kolejkach, nie? Za komuny się nauczyli tych kolejek. Ja tylko tam na moment się coś spytam tego. Ja mówię, wypad, nie? Ale ja tam tylko tego, bo tu na dworze nie będziemy stali zimno przecież tego. Wypad, panie, nie ma wstępu. Kolejka jest. Ale ja tam tylko tego, tamtego wezmę sobie druczek. Kurde, no taka menda się trafiła. Ale, a jeszcze mnie wkurzają ludzie, bo ludzie tak się boją odezwać z głoma. No stało z 15 osób. A tylko ja dziada pacyfikowałem, a reszta stoi i tylko kręci głową, nie? Że się chłop chce wepchać. Ale powiedzieć to nic nie powiedzą, nie? Ech. Dawid taki dynamiczny? No prosty. Myślicie, że ja żartuję, jak mówię o tym, że agresja to bardzo dobra cecha? No dobra, powiem tak.
No risk, no fun. Jemy do przodu. No to króle 5 takie... podejrzane. Chyba dobre, ale podejrzane. Nie no, wiecie, ja przemocy fizycznej to nie używam. Ja się ostatni raz bójkę to ja miałem w 5 klasie podstawówki chyba. Ale słownie to kurde... Tak jak widzicie, jestem bardzo wygadany. Znaczy tak jak widzicie, słyszycie? No nie wiem, idę do przodu. Innego kierunku tutaj nie widzę. Tak się zawahałem, bo tutaj jakieś skoczek F3 nieprzyjemne. Bo ja chcę skoczek F2 generalnie zagrać. Też nie wiem, czy to dobre. A nic nie wiem. Ktoś wie, jak nic nie wiem, to się nie przejmuję chociaż, nie? Ale tu nie mogę, bo tu. To wtedy tu. Ta, dobra. To się będę cackał tutaj. Biorę. Tłumacz się, gościu. Może się wytłumaczy, może się nie wytłumaczy. Zobaczymy. Nie, no raczej się nie wytłumaczy, nie? Okej. Z mojej strony pełna agresja. Oddaję. I Benz. Ale para koni, co? Niby para koni cię obroni, ale tutaj para koni cię wygoni. Nie dość, że szachista to jeszcze poeta, nie? Full zestaw. No i ładnie. No nie! No 1849. Chyba jeszcze jedno, co? To dla równego rachunku. Pizzkę zjedz? Nie no, jak zacznę jeść, to nie skończę, także. Nie lubię jeść na streamie, bo to nudy przecież. A, agresywnie zaatakowałem. I oponent już nie wie. Albo sobie przypominał i teraz mnie rozgromi po prostu wariantem jakimś turbo. Chyba nie. No jak H3 nie zagrał, to widać, że nie wie, o co chodzi. O? Bo zawsze w tych strukturach czarny ma problem z tym gońcem C8, a jak przeciwnik nie zagrał H3, no to błyskawicznie sobie ten problem rozwiązałem, nie? Także błąd z jego strony oczywiście. No i teraz pełna agresja z mojej strony, wiadomo, jak zwykle. Panie kochaniutki. A! No bo mogłem jakość zdobyć, ale szczerze to mi się wydaje, że lepiej w ten sposób, bo... No nie no, chłopie, no co ty robisz? I co? No dobra, nie no, to za łatwo poszło, to jeszcze jedno.
O! Smok! Haha! Maroczy zawsze dobrze działa. Dla czarnego. A tak się zaśmiałem, bo nagrywam wersję kursu przyspieszonego Smoka 2.0, nie? Bo tam ten kurs zrobiłem chyba ze 4 lata temu, to trochę chciałem go zaktualizować. I właśnie tam nagrywałem tego Maroczego niedawno, nie? I akurat siadło gładko. Także... I właśnie tam tą sprytną kolejność ze skoczkiem F6, tą sprytną kolejność posunięć proponuje. I ona jest mega, mega sprytna, a tu jest turbo sprytna na blicu, bo na blicu mega często ludzie właśnie podwalają w taki idiotyczny sposób. Bo z automatu ludzie grają, nie? I się nie zastanowią. Cały czas groźby, no jak ja jestem złośliwy. Niesamowicie. Ale chłop ten, kurier tak... oj, kurier, co pizzę przywiózł, nie? To tak mówię, szybko, szybko, szybko. I ten biskit tak zaczął szybko wyciągać tego, nie? To... no, że swój chłop. A w sumie nie wiedział, o co chodzi przecież, nie? Szybko, szybko, ten bach, bach, bach. Nie, no, no ta też się nie liczy, no bo kurde, no po 4 ruchach goś miał przegraną pozycję. No ten pionek na A3 może być albo moją największą zmorą, albo moim ogromnym atutem. Zależy jak się akcja potoczy dalej. Bo może to być wolny pion, który będzie mi utrudniał życie, albo słaby pion, którego zdobędę. To jest zawsze ciekawostka. A dobra, jednak będzie słaby, bo oponent słaby. Znaczy nie, no słabo zagrał, no bo... Wręcz zagonił mojego króla. No, zbił gońca, który się nie miał gdzie ruszać. No to. Nie, jeszcze skoczka podłożył. No dobra. Nie, no to. Coś za łatwo idzie. Będzie na ekstik, myślę.
O Jezus, no jest wieża więcej, ja tu myślę i myślę. Jeszcze najlepsze, że myślę i myślę, a głupoty wymyślam. To jest niesamowite. A jak dopóki nie myślałem w tej partii, to gładko szło, nie? A jak zacząłem myśleć, to nagle się zrobiły problemy. Przypadek? Wierzę w przypadki. Nawet nie mogę zbić. Nie, jeszcze to przegram. Tak, myśleliście, że nie zdążę, ale pod kontrolą, pod kontrolą. Dobra, no to w sumie już niedaleko jest do 1900, nie? Trzy gierki. No cztery może. Dobra. Tak, żeby okrągłą liczbą skończyć, nie? Uzależniony jesteś? Nigdy nie twierdziłem nic innego. No kurde, co mogę powiedzieć? No lubię te szaszki, no. A jak dobrze idzie, to aż się chce grać. No jak słabo idzie, to się nie chce, nie? Ale jak dobrze idzie, to kurde. Ciężko się upamiętać. Dobranoc, Krystyna, miłego pisania. Oj, nie ta wieża. Bo w sumie co ta wieża będzie robiła? Nic. You
Jezu, to było tak głupie. Dobra, dobra, trzeba było kończyć jednak. Yes. Bo tak biedne. Odsunięcie. I upuściłem jeszcze. Chciałem E5 zagrać. Znaczy w sumie? Czy to nie była przypadkiem turbokozacka ofiara dla uśpienia czujności oponenta? Bo ja myślę, że była. Szach. No i teraz pytanie, czy jakoś tego się przestawię, żeby piona zdobyć, no. Bo ten goniec dosyć kiepski, no ale ogólnie jest spoko, myślę, sytuacja. Bo wieża C4, druga wieża C8, B5, B4, klasyka, po linii C. Dojeżdżam oponenta, on nie ma co zrobić, jest okej. Okay. Tylko muszę uważać na linię H, bo jak tu się otworzy, to będzie mnie matował, nie? Kurde, wieżą zamatować i królem w kilka sekund? No co kurde, to przecież to jest prosty schemat, robi się ciągle to samo, to nawet nie ma co myśleć za bardzo. Tym bardziej, że już parę razy mi się zdarzyło matować. Tymże sposobem w mojej karierze zachowej. No a czym on myśli? No wieża F3 musi zagrać, o co chodzi? Mnie to wkurza, jak goś myśli nad jakimś oczywistym ruchem, bo ja wtedy sobie myślę, że coś tutaj przeoczyłem, nie? Zawsze się cykam, że coś przeoczyłem. Nie, przez chwilę chciałem wieża C3 zagrać, ale to nie byłoby zbyt szczęśliwe posunięcie. No mimo zysków nie jest tutaj wcale prosto, o dziwo. Bo ten goniec jest biedny, a jedna figura źle, to cała pozycja źle. Taka jest zasada. Takie jest prawo szachownicy, widzowie. Prawo szachownicy. No ale podejdę, zagram E5. Aktywizacja, zgarnianie pionków. Jest potencjał w mojej ocenie, jest potencjał. Tym bardziej, że ten skoczek nie może sobie znaleźć miejsca, nie? Tak lata w tej weftę. Znaczy, goniec C2 zastanawiałem się, ale wydaje mi się, że mój goniec znacznie lepszy, nie? I tak nie chciałem wymieniać. Ale być może masz rację, być może to lepiej było. Prościej to na pewno. A prościej to lepiej. Prosta matematyka. Zbejtuję go, żeby zagrała 4 i wtedy dopiero gońca cofnę. Takie mind games jest tutaj grane, że gość w ogóle w inną grę gra. W inną grę gramy. Optymista tak zwany, nie? No dobra, no to jak dwie gierki zostały w sumie. No trzy może. Dobra, na szybkości polecę.
Że aż ci się śniły? Znaczy, wiesz co, mi się generalnie mało śni. Znaczy, no śni mi się pewnie tak jak każdemu, tylko ja nie pamiętam swoich snów. Ale no, miałem sny szachowe i to nie raz. Ta, wiedziałem! Wiedziałem, to wiedziałem zanim on wiedział, że wiedział. Nie ze mną te numery! Ja tu nie jestem z pierwszej łapanki, kolego, źle trafiłeś. Dzisiaj zaczynałem od 1507. Może było jakieś Hetman G7, ale nie wiem, nie widziałem. Zobaczyłem może. No nie no, jak to jest, że z gościami po 1700 nie umiałem wygrywać, a tutaj no to... As win. Jak to jest możliwe? Ej, czy ja zmieniałem te liczby? Bo nie wiem, czy się nie wkręciłem, czy nie zapomniałem zmieniać. Klasyka, to polecam w moim kursie przeciwko holenderskiej. Klasyk. I teraz jest super końcówka, bo leci pion. Jest wygrana. Tyle partii, co ja tym wariantem naklepałem, to sobie nie wyobrażacie. I teraz wisi na C7, wisi na F6, nie? Się trochę siedzi w tych szaszkach, co nie? I długa. To grałem identyczną partię kiedyś i C3 i traci figurę. Ktoś widzi ten zawodnik, dokładnie. Ktoś tam od czasu do czasu się trafi, nawet ślepej kurze, nie? Ho, ho, ho! I 1900, proszę państwa! Idealnie, dokładnie o to chodziło. No dobra.